Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj zaczynamy sobie powtórkę na maturę 2023 z matematyki. A tak naprawdę zrobimy sobie po prostu arkusz pokazowy, jaki został umieszczony przez CKE na ich stronie. Link ewentualnie macie w opisie. Wiadomo, matura 2023 będzie nową maturą według nowych wytycznych od ministerstwa, także myślę, że jak najbardziej przyda wam się tutaj małe zrozumienie tego oczywiście waszego nowego tematu. Dla wszystkich tych, którzy nie do końca się orientują, jakie zmiany tak naprawdę was będą dotyczyć w tym 2023 oraz również, jak się okazuje, w 2024 roku, to tutaj trzymajcie link do takiej analizy właśnie wymagań, jakie zostały tutaj umieszczone w aneksach i tak dalej oraz, tak jak mówiłem, linki również będą w opisie. A po co mi ta matma? Dobrze, pierwsze zadanie, dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych, wartość wyrażenia 6 do setnej plus 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 6 do setnej jest równa. No i mamy tu w odpowiedziach potęgi szóstki bądź też potęgi 36. To, na co powinniście uważać i czego nie wolno na pewno w tym zadaniu zrobić, to napisać na przykład, że to jest 6, no i że na przykład dodacie sobie teraz te wykładniki 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100, to będzie 600, tak? Tak, oczywiście, jeżeli zrobicie, to tak, nie wolno robić, takich wzorów nie ma. Ogólnie nie ma wzorów na dodawanie potęg. Żeby tak to zrobić, to tu by wszędzie musiało być mnożenie między tymi szóstkami. Jeżeli macie mnożenie potęg o tej samej podstawie, to rzeczywiście do siebie dodajemy wykładniki. Natomiast w tej sytuacji niestety nie. No to jak to trzeba zrobić? No trzeba to zrobić w taki sposób, że zauważyć, że dodawanie tych samych elementów to jest tak naprawdę pomnożenie jednego elementu razy ilość tych składników. Ponieważ mamy tutaj 6 tych naszych potęg 6 do setnej, możemy napisać, że to jest nic innego jak 6 do naszej setnej, ale po prostu pomnożyć przez 6. Tak, no dodawanie tych samych elementów to inaczej mnożenie jednego elementu razy ilość tych elementów. No i tutaj oczywiście trik trzeba zauważyć, bo 6 to jest inaczej 6 oczywiście do potęgi pierwszej. A jeżeli mamy mnożenie potęg o tej samej podstawie, to oczywiście podstawę potęgi, czyli tą szósteczkę, tak, to jest podstawa potęgi, przepisujemy, a wykładniki, czyli to na górze, do siebie dodajemy. Czyli z tego dostaniemy 6 do potęgi 100 po prostu pierwszej. Mamy taką odpowiedź? Oczywiście, że mamy odpowiedź B. Lecimy dalej. Powtórzę. No dobra, zadanie drugie. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wyrażenie logarytm na podstawie 7 z 98 minus logarytm na podstawie 7 z 2. No powiem wam póki co, że no oba zadania pierwsze są takie, jak były dotychczas od nie wiadomo ilu lat. Teraz mamy takiego typowego pewniaczka z logarytmów. Tak a propos, jeżeli jesteście ciekawi takich pewniaków, no co prawda z poprzedniego programu pod maturę, natomiast jak widać trochę się sprawdzają, to tu trzymajcie link do tego materiału właśnie. No dobra, mamy coś takiego. Jeżeli macie taką sytuację, że no są tutaj te podstawy takie same, jest odejmowanie logarytmów, to na bank praktycznie zawsze trzeba po prostu zamienić to z własności logarytmów, które macie również w karcie wzorów, że jest to jeden logarytm o tej samej podstawie, która była, tak, ta siódemka była. Natomiast jeżeli jest tutaj to odejmowanie, no to zamieniamy to odejmowanie na dzielenie tych liczb logarytmowanych, czyli powinniśmy to zapisać, że będzie to tutaj, no to nasze 98, czyli 98 podzielić na to 2, tak? Odejmowanie logarytmów zamieniamy na jeden logarytm z dzielenia liczb logarytmowanych. No i to będzie równe logarytm o podstawie siódemki i teraz 98 na 2 to będzie 49. Jeżeli nie jesteście pewni, to kalkulator na maturze macie przecież. No a teraz jak działa logarytm? Zadaje nam pytanie, do jakiej potęgi, tak, tą siódemkę trzeba tu podnieść, żeby dostać 49. Tak działa logarytm. 7 do drugiej da nam 49, także z tego powodu to będzie równe 2, tak, bo tutaj będzie druga potęga. Czyli w takim razie to będzie odpowiedź B. Lecimy dalej. Póki co nic specjalnie zaskakującego. No dobrze, zadanie trzecie. Wybierz oczywiście właściwą odpowiedź. Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których w zapisie dziesiętnym nie występuje cyfra 2, jest. No dobra, wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych. Czyli mamy takie zadanie z kombinatoryki. Jeżeli trzycyfrowe, proponuję to zrobić na zasadzie kreseczek, czyli mamy nasze trzy cyfry w tej liczbie i zapiszemy sobie oczywiście, jakie ewentualnie warunki muszą dane cyfry spełniać. Ja zazwyczaj to zapisuję tutaj na dole, tak? Co tutaj, takie notatki ala, co wiemy na temat danej cyfry, a na górze zrobimy ilość w ogóle możliwych tych cyfr, ok? Można to zamieniać, chodzi o to, żebyście sami wiedzieli, co robicie. Dobra, wszystkie liczby naturalne trzycyfrowe, w których w zapisie nie występuje cyfra 2. I żadnych więcej warunków nie ma. Czyli tej dwójki nie może być na pewno na ostatnim miejscu, czyli tutaj dwójeczki ma nie być,
tak? Również na drugim miejscu, czyli na cyfrze dziesiątek tej dwójki na pewno nie będzie. No i cyfra setek, no dwójka też nam odpada. I czy to jest wszystko? No oczywiście pamiętajcie, że na przykład taka liczba 0,91 to broń Boże nie jest trzycyfrowa liczba, czyli to 0 jakby my go nie uwzględniamy. Zera nie może być na cyfrze setek, bo czyli nie będzie to liczba trzycyfrowa. Czyli to 0 również nam odpada tutaj na cyfrze setek. No dobra, no i teraz na górze zapisujemy, ile tak naprawdę mamy w takim razie do wyboru tych cyfr możliwych, uwzględniając to, co tutaj zapisałem. No to wiemy, że wszystkich cyfr jest 10, od 0 do 9 oczywiście. Na cyfrze setek odpadają nam dwie. Wszystkich jest 10, to 10 minus 2. Mamy tutaj 8 możliwości. Ok. Cyfra dziesiątek odpada nam tylko dwójka, czyli jedna cyfra z 10, czyli zostaje nam 9 możliwości. I tak samo mamy w sumie z cyfrą jedności. No i teraz zasada mnożenia nam mówi, że te możliwości to ze sobą wymnażamy. W sensie ilość tych możliwości, oczywiście wyboru cyfr. No i to oczywiście można na kalkulatorze. Myślę, że najprościej będzie. Czyli oczywiście 8 razy 9 razy 9, żeby się nie zastanawiać. 648, czyli to będzie 648. 8, czyli w takim razie liczba, odpowiedź C. No dobra, lecimy dalej. Zadanie czwarte, dokończ zdanie, oczywiście wybierz właściwą odpowiedź. Dla każdej liczby rzeczywistej A, wartość wyrażenia 3 plus 4a do kwadratu minus 3 minus 4a do kwadratu jest równa. Czyli znowu wam powiem takie typowe zadanie jak dotychczas, jeśli chodzi o maturę podstawową, bo mamy tutaj zadanie po prostu z wyrażeń algebraicznych z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia. Ja sobie pozwolę to przepisać szybciutko. No dobra, no i teraz powiem wam szczerze, na to zadanie to widzę już od razu dwa sposoby, bo można by tu po prostu wykonać oba wzory skróconego mnożenia, ten i ten, i oczywiście wszystko tutaj. Ja myślę, że zrobimy sobie to na dwa sposoby i wam pokażę oba. Przygotowujemy się na spokojnie do tej matury, więc myślę, że wszystkie tutaj jakieś sposoby dla was również się mogą przydać. Czyli taki pierwszy sposób bym powiedział, że zastosujemy to po prostu, no po kolei policzymy. Czyli ten pierwszy nawias do kwadratu, oczywiście nie, broń Boże, że to jest 9 dodać 16 a kwadrat. Jak tak będziecie robić, szanse na zdanie tej matury, no lecą bardzo dramatycznie w dół bym powiedział, bo tu trzeba zrobić wzór skróconego mnożenia oczywiście. Błędy takie typowe, jeśli chodzi o maturę podstawową z matematyki. Tutaj trzymajcie link do materiału z tamtego roku. Albo jeszcze dalej, zależy kiedy to oglądacie oczywiście. Wzór skróconego mnożenia, ja go tu zapiszę, żeby nie było. Czyli jeżeli macie sytuację, że jest a dodać b do kwadratu, o, tak, to trzeba to zrobić, że to jest pierwszy element do kwadratu plus podwojony iloczyn pierwszego i drugiego składnika z nawiasu, jak chcemy być tu profesjonalni bardzo, dodać nasz drugi składnik do kwadratu. Jeżeli tu będzie minus, to tu będzie minus. Dwa wzory w jednym, polecam. Także z tego wzoru trzeba tu skorzystać. No i teraz tak, 3 do kwadratu, to będzie oczywiście 9. Teraz nasze 2AB, to będzie 2 razy 3, tak, to będzie 6 i 6 razy 4, to będzie 24, jeszcze z A, czyli dodać 24a. No dobra, dodać nasze b kwadrat. B kwadrat, czyli 4a do kwadratu, ale i czwórkę i ab oczywiście do kwadratu podnosimy, czyli to będzie 16a kwadrat, ok. Cyk, minus. I teraz bardzo ważna sprawa. Tu znowu mamy wzór skróconego mnożenia i w sumie bardzo podobnie to będzie szło, bo to będzie co? 9. Tu będzie po prostu minus 24a, bo to są te same elementy, tylko jest to z minusem. Plus 16a kwadrat, ale jak tak zostawicie, jak ja to zapisałem, to będzie niestety źle, bo odejmujecie wynik całego wzoru skróconego mnożenia, czyli to wszystko musi być tu w nawiasie. Ja to nawet na czerwono zrobię, żeby to było widać. Ten nawias jest istotny i może was kosztować punkcik, czyli 2%, a czasami nawet więcej. Zależy oczywiście jakie zadanie. No i równa się. No oczywiście tutaj akurat ten nawias, ja go zapisałem tak, widzicie, odruchowo, bo ten nawias w ogóle tutaj to on nie jest potrzebny. On nic nie zmienia. Jego załóżmy tutaj by mogło równie dobrze nie być, tak? Ja go nawet tu wymarzę, bo on niczego nie zmienia. Natomiast ten nawias tutaj zmienia bardzo dużo, bo ten nawias powoduje, ponieważ tu jest minus przer, zmieniamy znaki wszystkim elementom w nawiasie. No dobra, no to szybciutko. Czyli minus 9, bo była dziewiątka i teraz będzie plus 24a, bo było minus i teraz będzie minus 16 kwadrat, no bo było plus. No i oczywiście co? Coś się tu poredukuje, to się zredukuje. Minus 9 z dziewiątką się zredukuje, zostaje nam z tego wszystko.
wszystkiego, no 48 A po prostu, czyli w takim razie nasza odpowiedź C, ale jest jeszcze drugi na to sposób, tak jak mówiłem, także drugi sposób. Drugi sposób polega na tym, że zauważycie tutaj inny wzór skróconego mnożenia, a tak naprawdę zauważycie, że jest tu coś do kwadratu minus coś do kwadratu, czyli różnica kwadratów. Można to wtedy rozpisać, że to jest A minus B razy A plus B. Myślę, że tym sposobem będzie szybciej i zaraz sobie zobaczymy. Czyli my patrzymy, że to jest to wszystko, co w tym pierwszym nawiasie to jest nasze A, a to, co w tym drugim nawiasie to jest nasze B. Tak? Ok? Czyli teraz tak, robimy sobie równa się i teraz w pierwszym nawiasie będzie A minus B, czyli 3 dodać 4A minus. I teraz fajnie by było, jakbyście tu już ewentualnie to ogarnęli, bo mamy odjąć B. Ja to zapiszę jeszcze w nawiasie. 3 minus 4A w nawiasie. O, tak? Nawias w nawiasie, bo odejmujemy całą sumę algebraiczną, więc zawsze, jeżeli odejmujecie, dzielicie, mnożycie przez sumę algebraiczną, to zawsze ona musi być tu w tym nawiasie, tak? To już nie musi być, bo to nic nie zmienia, że ten nawias tu będzie. No i razy drugi nawias to będzie 3 dodać 4A, dodać, tak? Bo według tego wzoru dodać 3 minus 4A. Dlaczego ja tak uznałem, że ten sposób będzie szybciej? Bo oczywiście wydaje mi się, że tutaj będzie wszystko się poredukuje. Oczywiście tu będzie minus 3 plus 4A w pierwszym nawiasie, a tutaj to już możemy się pokusić i zrobić porządek, bo tak, 4A z minus 4A się redukuje, 3 plus 3, 3 plus 3 to będzie 6, czyli no w nawiasie już zostawię, już go napisałem. A tu oczywiście, tak jak się spodziewałem, zredukują się trójki, tak? No to tu mamy w sumie, czyli tu mamy 4A plus 4A 8A razy 6, czyli w sumie będzie 48A. Tak też można było to zrobić drugim sposobem. No dobra, zadanie piąte w takim razie, dane są dwie przecinające się proste, jak widać na rysunku jak najbardziej. Miary kątów utworzonych przez te proste zapisano za pomocą wyrażeń algebraicznych. No mamy tutaj to wszystko ładnie pokazane. No dobra. Dokończ zdanie, wybierz dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe. To jest istotne, czyli mają być prawdziwe. Dwie prawdziwe odpowiedzi mamy znaleźć, a mamy aż 6 odpowiedzi. Dobra. No to jest pierwsza różnica właśnie, jaką macie na tej swojej maturze 2023 roku, że czasami są te zadania, tak jak tutaj na przykład, w ogóle troszkę inaczej skonstruowane, czyli że macie aż 6 odpowiedzi, macie dwie wybrać, nie jedną z 4. No trochę pokombinowali, natomiast w gruncie rzeczy prawda jest taka, że jeśli chodzi o taką wiedzę typowo matematyczną, to nadal jest to samo. No jakby tutaj oczywiście praktycznie za dużych różnic nie ma, przynajmniej w tym 2023 i 4 roku. Dobra. Układem równań, w którym zapisano prawidłowe zależności między miarami kątów utworzonych przez te proste jest układ. Dobra, czyli tu mamy jakieś sumy kątów, bla, bla, bla. Dobra, co byśmy mogli sami zapisać? Ja bym tak to proponował zrobić. Co byśmy mogli sami zapisać w tym zadaniu, jakieś, jeśli chodzi o jakieś równania? Pamiętacie, mam nadzieję, że jeżeli macie właśnie taką sytuację jak w tym zadaniu, że macie dwie proste przecinające się, to tworzą nam się dwie pary kątów wierzchołkowych, bo mają wspólny wierzchołek, czyli to są kąty wierzchołkowe, to po pierwsze, lub to są również kąty wierzchołkowe. No i własność kątów wierzchołkowych jest taka, że one muszą być sobie równe w ramach tej jednej pary. Czyli w naszej sytuacji na pewno wiemy, że na przykład ten kąt jest taki sam jak ten. No to bym zapisał, czyli zapiszemy sobie gdzieś tu z boku, że na pewno alfa dodać beta musi być równa i ten drugi to są dwie alfy minus beta. No może będziemy musieli to jakoś przekształcić, coś przerzucić. Zobaczymy, to jest na pewno pierwsza sprawa poprawna. Co możemy jeszcze zapisać? Mam nadzieję, że pamiętacie o czymś takim jak kąty przyległe, czyli sytuacja, kiedy mamy jedną prostą i półprostą wychodzącą w ten sposób, to wiemy, że ten kąt i ten kąt to są tak zwane kąty przyległe. Jakbym to sobie podpisał, no jakimś tam, no żeby tu nie powtarzać oznaczeń, to niech będzie gamma i delta, no to gamma plus delta w takiej sytuacji dadzą na pewno 180 stopni. Tak, no bo ten cały kąt ma 180 stopni. Mam nadzieję, że w miarę logiczne. No i tu również możemy w sumie zapisać na przykład przyległość tych dwóch kątów. Można by to zapisać. Może zapiszemy od razu. Można by zapisać, że alfa plus beta, tak, bo to jest ten kąt, plus jeszcze ta beta, bo to jest ten drugi przyległy kąt, muszą dać nam 180 stopni. No dobra, no takie coś mamy na
na pewno. No i co? Jeszcze coś można by zrobić? No można by też przyległość tych dwóch kątów zapisać na upartego. Zapiszmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czyli tu by wyszło, że nasza beta plus dwie alfy minus beta mają też dać 180 stopni. No dobra, mamy coś takiego. Może coś tu poprzekształcać trzeba. No mamy na pewno trzy takie zależności. No i teraz popatrzmy na te nasze odpowiedzi, co? Popatrzmy na te nasze odpowiedzi. Pierwsze, alfa plus beta równa się 90 stopni. Alfa plus beta w nawiasie, no bo oni mają na myśli, że to ten kąt, no to ja równie tutaj też mógłbym ten nawias dać, tak? Bo to przecież wiadomo, że o to chodzi. I tu też na upartego mógłbym dać to w nawiasie, no to nie ma problemu. Jak podkreślając, że to jest cały kąt, no to na pewno odpada, bo u nas wychodzi, że suma alfa plus beta ma dać 180, a tu wyszło 90. Czyli w ogóle ta odpowiedź już odpada, nie patrzymy nawet na drugie równanie, bo to nie ma po co patrzeć, no bo oczywiście dwa równania muszą być poprawnie zapisane. No dobra, drugie, B. Alfa plus beta równa się 180, czyli to jest ta sytuacja, no to jest ok, czyli pierwsze równanie ok i drugie. Alfa plus beta równa się 2 alfy minus beta. No to jest pierwsze równanie, które zapisaliśmy, też się zgadza, czyli na pewno odpowiedź B już jest ok. Jeszcze drugą musimy znaleźć, tak, bo mamy dwie odpowiedzi do znalezienia. Dobra, odpowiedź C. Alfa plus beta 180, no to się powtarza to, co robiliśmy przed chwilą, czyli to się zgadza. Beta równa się 2 alfy minus beta. 2 alfy minus beta to jest to, czy to jest ten kąt i to ma być równe becie. No ale tego nie wiemy. Tego na pewno nie wiemy, czy tak musi być. To by musiały być wszystkie te kąty po 90 stopni, żeby tak musiało być. Natomiast to nie wynika na pewno z tego, co mamy zapisane, więc to bym odrzucił, a jeżeli to odrzucam, czyli cały układ również odrzucam. Odpowiedź D. Alfa plus beta daje nam 90 stopni. No dobra, alfa plus beta 90. Dobre pytanie, czy tak musi być. No średnio to z jakichkolwiek. No teoretycznie można by coś poprzekształcać. No może by można, ale no nie, no alfa plus beta 90 to raczej tak nie wygląda. A drugie, beta równa się 2 alfy minus beta. 2 alfy minus beta to jest tutaj, to jest to. I to ma być równe becie. No nie, alfa plus beta tu jest. Tu mamy alfa plus beta, nie sama beta, czyli to się nie zgadza. Czyli ta odpowiedź również nie, przede wszystkim ze względu na to drugie równanie, bo to pierwsze to takie, nie możemy stwierdzić, że to jest prawdziwe zawsze. Odpowiedź E. Alfa plus beta równa się 2 alfa plus beta. Dobra, no to już mamy, to jest znowu to pierwsze równanie, które zapisaliśmy. Czyli to się zgadza. 180 stopni minus 2 alfy minus beta. Dobra, to zauważcie, że 180 minus, mamy tu 180, tu 180. Ale 2 alfy z beta minus beta to mamy tutaj. Czyli zauważcie, że jakbyśmy to cały nawias przerzucili na tą stronę, to jakbyśmy tego tu nie mieli, to byśmy mieli minus 2 alfy właśnie minus beta. No i to jest odwrócone stronami po prostu. 180 stopni minus 2 alfy minus beta jest równe beta. Okej, okay, czyli to jest według mnie dobre. Czyli to jest też poprawne, czyli w sumie odpowiedź E znaleźliśmy, ale sprawdźmy na wszelki wypadek jeszcze odpowiedź F. 3 alfy plus 2 bety. 3 alfy plus 2 bety 360 stopni. Matko boska, skąd oni to dorwali tutaj? 3 alfy plus 2 bety? No nie, no tutaj mamy jakby, tu byśmy mieli alfa plus 2 bety, że to jest 180. To jakbyśmy to razy 2 nawet zrobili, to były 2 alfy plus 4 bety. 2 alfy plus 4 bety. Nie, no to w ogóle nie ma sensu. Raczej tu nie ma żadnego równania, z którego by mogło to wynikać. No jeszcze ewentualnie z tego. Dobra, wiemy, że nie, a drugie równanie 2 alfy minus beta równają się 2 bety. Dobra, to równanie już widać, że się nie zgadza, bo to nie jest to równanie, nie? Czyli to na pewno nie, czyli cała odpowiedź odpada. No takie trochę dłuższe zadanie, ale zauważcie, że ze 2 punkty, nie? Czyli to też kolejna różnica, którą macie, że macie również zadania zamknięte za 2 punkty już, nie tak jak dotychczas, tylko za 1. Zadanie szóste. Dany jest wielomian. No mieliście mieć dużo wielomianów, ale zostało chyba z wielomianów tylko grupowanie wyrazów z tego, co tam kojarzę. Gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą? Wiadomo, że liczba minus 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu. No tak, oczywiście z wielomianów jeszcze to, co się na pewno przyda, to co? To twierdzenie bez u w sumie i twierdzenie o reszcie. No to na pewno na tej podstawie raczej musicie znać. No bo jeżeli wiecie, że minus 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu, to oznacza dla nas, że wiemy, że w od minus 2 jest równe 0, bo pierwiastek wielomianu, ja to zapiszę, robimy jako powtórkę maturalną, więc mam nadzieję, że nie na ostatnią chwilę to oglądacie oczywiście. Mam nadzieję, że wiecie, że pierwiastek wielomianu, czy czegokolwiek, jakiegoś równania nawet, że pierwiastek to jest to samo, co miejsce zerowe, ok? A miejsce zerowe to jest oczywiście to samo, co rozwiązanie równania, że no ta daną tam funkcję czy wielomian przyrównujecie do zera, no bo miejsce zerowe to jest tak x, dla którego y jest równy 0. I
pierwiastek to jest to samo co miejsce zerowe, to samo co rozwiązanie takiego równania. Więc stąd właśnie wiemy, że dla x równego minus 2 wartość wielomianu jest równa 0. I co musimy zrobić, żeby k policzyć? No trzeba po prostu wstawić minus 2 do naszego wielomianu. No dobra, to zrobimy, czyli w od minus 2 będzie równe, no i tu wstawiamy wszędzie za x minus 2. 3 razy minus 2 do potęgi trzeciej plus k razy minus 2 do potęgi drugiej. Minus 12 razy minus 2, no i minus 7k plus 12. I tu oczywiście wiemy, że to jest równe 0, więc tu już rzucamy 0 i liczymy. Czyli mamy 3 razy minus 2 do trzeciej, to będzie oczywiście minus 8. Dodać minus 2 do drugiej 4, czyli to będzie 4k. To będzie dodać 24, bo 2 minusy w mnożeniu. Minus 7k, dodać 12. No dobra, okej, 0 równa się. Mamy minus 24. Tu już możemy coś sobie pogrupować. 4k minus 7k to będzie plus minus. To będzie minus, oczywiście minus 3k. No a to przepiszemy jeszcze, czyli to będzie plus 24 plus 12. Wiemy oczywiście, że 24 tu się zredukują, czyli w gruncie rzeczy nam tutaj zostanie 0 równa się. To może już od razu minus 3k na drugą stronę, czyli tu już będzie 3k na plusie, a tu zostanie nam 12. Dzielimy na 3, czyli wyjdzie, że nasze k jest równe 4. Mamy taką odpowiedź? Mamy taką odpowiedź, odpowiedź B. Lecimy dalej. No dobra, zadanie 7. Dzisiaj mamy na tapecie. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Oczywiście równanie 4x minus 6 razy x minus 2 do kwadratu. Podzielić to wszystko przez 2x razy x minus 1,5 razy x plus 6 równa się 0. Ma w zbiorze liczb rzeczywistych. Dokładnie. Jedno rozwiązanie, 2, 3, 4. Dobra, trzeba rozwiązać to równanie po prostu. Jest to też całkiem typowe zadanie, jakiego mogliście się spodziewać również w poprzednich latach. Także raczej nic takiego nowego bym powiedział. No dobra, no to teraz tak, jak się rozwiązuje tego typu równanie? Czy ktoś wie? No oczywiście, po pierwsze, co musicie zrobić, to zawsze, jeżeli macie tak zwane równanie wymierne, bo to jest równanie wymierne, ponieważ dzielimy to przez wyrażenia z x, musimy zrobić założenia do tego zadania i najlepiej to w ogóle dziedzinę sobie zrobić, natomiast same założenia też nam wystarczą, o ile o nich w ogóle później nie zapomnicie. No dobra, ale jakie założenia, o co chodzi? No chodzi o to, że nie można dzielić przez 0, bo to może nie tyle, że nie wolno, co po prostu nie wiadomo ile to jest. Jest to problematyczna sprawa, bo troszkę na dwoje babka wróżyła, jeśli chodzi o dzielenie przez zero. I dlatego właśnie musimy napisać, że cały ten mianownik, on musi być różny od zera, ok? To zapiszmy. Czyli zrobimy sobie założenia do zadania. Że nasze 2x razy x minus 1,5 razy x dodać 6 musi być różne od zera. I teraz najpierw to musimy rozwiązać. No i teraz najważniejsza rzecz. To ma być różne od zera. Żeby to było różne od zera, a mamy tu mnożenie, zauważcie. Mamy mnożenie 2x-ów, tego nawiasu. To żeby z mnożenia dostać 0, to wystarczy, że chociaż jeden z tych czynników nam się wyzeruje. A jeżeli nie chcemy, żeby to było równe 0, to żaden z nich nie może się wyzerować. Czyli my w takim razie to sobie rozbijamy na kilka założeń. Po pierwsze, no 2x, można by samego x-a napisać, ale niech już wam będzie. Musimy napisać, że 2x musi być różne od zera, czyli oczywiście podzielimy sobie na 2, no to 0 na 2 to oczywiście 0. Z drugiej strony to również musi być różne od zera, czyli x minus 1,5 musi być różne od zera, czyli oczywiście z tego wynika, że x różne od 1,5, jak i również to musi być różne od zera, czyli x plus 6 musi być różne od zera, a to oczywiście wynika z tego, że x będzie równy, znaczy różny, oczywiście minus 6, czyli 0, 1,5 i minus 6 wypada nam z dziedziny. Jeżeli chcemy być bardzo eleganccy, za co oczywiście punktów w tym zadaniu nie dostaniemy, bo to jest ABCD. Natomiast tak, żeby się ewentualnie porządnie nauczyć, możemy wtedy napisać dziedzina, dwukropek, x i x będzie należał, no do czego? Do wszystkich liczb rzeczywistych, poza tymi wszystkimi trzema liczbami, które nam wyszły. Oczywiście, jeżeli poza, to można kreskę ukośną, jak bardzo nie chcecie, można też zrobić minus. To też jest poprawny symbol, tak a propos, jeśli chodzi o zbiory. I tu sobie wypiszemy, jak chcemy to po kolei, minus 6, 0 i 1,5 nam tutaj odpada. Okej, czy jeżeli rozwiązaniem by miała być jakakolwiek liczba z tych trzech, to automatycznie ją wyrzucamy jako rozwiązanie, tak? W ten sposób na to patrzymy. Dobra, teraz chcemy rozwiązać tego typu równanie. Oczywiście, jeżeli już wiemy, że mianownik jest różny od zera, to tak naprawdę
naprawdę w skrócie się przyrównuje licznik do zera, jeżeli tu jest 0. Natomiast taka metoda, że zawsze wam to zadziała, no to my powinniśmy to po prostu pomnożyć przez cały ten mianownik, który tam jest. Oczywiście po prawej stronie, przez to, że jest 0, to 0 przez cały ten mianownik dalej da nam 0, a po lewej to wszystko skróci się z tym mianownikiem i zostanie nam sam licznik. Z tego to tak naprawdę wynika. Czyli co my tu dostaniemy? Czyli dostaniemy tu 4x minus 6 w nawiasie razy x minus 2 do kwadratu równa się 0, tak? No bo 0 razy cokolwiek to nadal 0. No i to jest bardzo analogiczna sytuacja jak w założeniu, bo tylko tym razem chcemy mieć 0, a nie, że to ma być różne od 0. Natomiast żeby z takiego mnożenia dostać 0, no to wystarczy znowu, że albo to, co w pierwszym nawiasie się wyzeruje, o, to może tak zrobimy, czyli 4x minus 6 musi być równe 0, czyli 4x musi być równe 6, no to jak na 4 podzielimy, to x będzie 6 czwartych, czyli 3 drugie, to z tego wyjdzie. Już tutaj miejsce no, trochę mi nie starczy. Natomiast tu, że ten kwadrat jest, to to tak naprawdę nas nie interesuje, bo żeby to wyrażenie się wyzerowało, nawet do kwadratu, to wiemy, że to, co w tym nawiasie musi dać nam 0, bo tylko 0 do jakiejś potęgi da nam 0, żadna inna liczba nie. Czyli tylko to x minus 2, gdzieś tu sobie zapiszemy, że w takim razie x minus 2 musi być równe 0, czyli x musi być równe 2. No i teraz pytanie, sprawdzamy, czy to wszystko należy do dziedziny. No i co, czy 3 drugie należą do dziedziny? No oczywiście pamiętajcie, że 3 drugie to jest to samo, co nasze półtora. Zauważcie, że półtora zostało wyrzucone z dziedziny, w tym miejscu jest, czyli nie możemy wstawić tego półtora, bo będziemy mieli 0 w mianowniku i będziemy dzielić przez 0 wtedy, czyli to jest ważne, nie należy do dziedziny. OK? Dobra, czyli to nam odpada, to nie. Drugie rozwiązanie, x równa się 2. No dobra, x równa się 2, no tutaj jest, nigdzie nie ma żadnej dwójki, czyli dwójka nie została wyrzucona, czyli to jak najbardziej już należy do dziedziny. No to ile mamy rozwiązań? No oczywiście tylko jedno, ponieważ to się już nie liczy, ponieważ no nie ma tego w dziedzinie. Czyli x równy 2, jedno rozwiązanie, czyli odpowiedź A. Dotychczas również tego typu zadania pojawiały się na maturze, także nic nowego. No takie równania wymierne, załóżmy, nazwijmy to sobie z uwzględnieniem dziedziny po prostu. Lecimy dalej. No dobra, zadanie ósme. Spośród rysunków A do D wybierz ten, na którym prawidłowo zaznaczono na osi liczbowej, no rozwiązanie powiedzmy sobie tej nierówności. Czyli nierówność z modułem, to co rzeczywiście wam doszło teraz tutaj na podstawie, czego nie było ostatnio. Natomiast są to nierówności takie najprostsze powiedzmy sobie do rozwiązania. No kilka metod na tego typu rozwiązania istnieje. Ja to sobie pozwolę przepisać. No i teraz jak się rozwiązuje tego typu nierówności. No są na to dwa sposoby, trzy, no dużo jest sposobów. Można to zapisać za pomocą podwójnej nierówności pod warunkiem, że tu jest symbol mniejszy albo mniejszy bądź równy. Czyli pierwszy sposób, no mówię, nie będziemy się śpieszyć, pokażę wam jak sobie z tym poradzić. Wybierzecie sobie to, co wam najbardziej odpowiada w gruncie rzeczy. Czyli zrobimy sobie, że nasze x plus 1 jest mniejsze równe 2, natomiast dodatkowo dopisuje się wtedy tutaj od lewej strony, że będzie to większe równe minus 2. Taka metoda, jeżeli mamy moduł mniejszy od czegoś. I teraz my chcemy mieć x tutaj po środku samego, nie x plus 1, więc musimy się pozbyć w takim razie jedynki. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj żadne przerzucanie już nie działa, bo przerzucanie to jest po prostu taka, powiedzmy sobie, uproszczona nazwa odejmowania czy też dodawania stronami. My, żeby się pozbyć plus 1, musimy obustronnie tutaj odjąć jedynkę, tak? Wtedy 1 minus 1 da nam 0. Natomiast tą jedynkę odejmujemy zarówno tutaj, jak i tutaj. Czyli lewa, środek i prawa. Ze wszystkich stron. No dobra, tak? To co? Zapisać czy lecimy? No zapiszę. Czyli minus 2, minus 1, mniejsze równe, tu już będzie x, mniejsze równe 2, minus 1, tak? Tu będzie minus 3, mniejsze równe x, a tu będzie mniejsze równe 1. Czyli x... Czytamy. X jest jaki? X jest no większy równy minus 3. Czyli jakbyśmy to mieli mieć na osi, to by była minus 3 i ma być większy równy, czyli na pewno idziemy w prawą stronę i x ma być mniejszy bądź równy 1. Czyli tu jedynka, tu zamalowane kółko. Tak to powinno wyglądać. Czyli odpowiedź A w takim razie. Natomiast mówię, można to zrobić jeszcze no przynajmniej na dwa sposoby. Nawet na trzy, bo jeszcze można by to graficznie rozwiązywać, ale chyba graficzny w tej sytuacji to już lekka przesada. Zrobimy sobie jeszcze drugi sposób chociaż. Czyli drugi sposób to tak trochę bardziej po prostu rozbić sobie to na dwie sytuacje. Czyli albo przepisujemy tą nierówność x plus 1 mniejsze równe 2 i ją rozwiązujemy, czyli x będzie mniejszy równy 1 na tą, to będzie 1.
No i teraz ważna rzecz, w tym drugim sposobie to działa na tej zasadzie, że ten znak, wyobrażamy sobie, że to są wskazówki zegara i musimy ten znak obrócić 90 stopni w prawą stronę. Jeżeli obrócimy to w prawą stronę, oczywiście bez tego równa się, dostaniemy taki symbol, nie? Czyli takie odwrócone V, a to jest symbol I, czyli części wspólnej. A druga nierówność polega na tym, że przepisujemy to, co było tutaj, ale zmieniamy znak na przeciwny i dorzucamy minus tutaj do prawej strony. Czyli tu będzie X większy równy, jedynkę na tą stronę, minus 3, ale tu jest I, czyli część wspólna. Czyli z jednej strony tu mamy jedynkę, tu mamy minus 3. X jest mniejszy równy 1, czyli to, czyli w tą stronę, o. A z drugiej strony X jest większy równy minus 3, czyli w tą stronę. I ponieważ tu jest i, więc część wspólna jest od minus 3 do 1. Również tak to działa, no kto jak woli, jeszcze mówię, jest kilka innych sposobów, natomiast myślę, że na maturę podstawową te dwie metody wam spokojnie wystarczą, nawet bym powiedział, że ten drugi sposób jest taki na wszystko w sumie dobry, tylko wtedy pamiętajcie, że w innej sytuacji, jakby to było większe, to ten symbol będzie w tą stronę, czyli to będzie lub, czyli wtedy już nie część wspólna, tylko suma zbiorów. Jeżeli byście chcieli, żebym przygotował dla was taki materiał z właśnie nierówności z modułem porządnie, pod maturę podstawową, to oczywiście piszcie w komentarzu. Zadanie dziewiąte już za 2 punkty. Wykaż, o! Mamy dowód. Mamy pierwszy dowód na tej maturze. Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej, nieparzystej n, okej, liczba n kwadrat plus 2023 jest podzielna przez 8. Ma być całkowita, nieparzysta. No to najważniejsza rzecz, jaką musicie umieć robić, to, że tą liczbę nieparzystą n musimy umieć zapisać, żebyśmy ją zapisali w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że to jest jakaś liczba całkowita, nieparzysta. Liczbę parzystą byśmy zapisali, że to jest 2 razy, no jakaś liczba całkowita możemy sobie zrobić, niech będzie 2, no co, całkowita to niech będzie C, niech będzie. Dotąd to by była parzysta, bo ona zawsze będzie podzielna na 2, natomiast żeby z parzystej zrobić nieparzystą, wystarczy do tej liczby dodać 1. Wtedy to będzie każda liczba oczywiście nieparzysta, z tym, że musimy napisać, że co mamy na myśli. C ma być liczbą całkowitą, czyli należy do dużego, oczywiście Z, a nie C, od calen z niemieckiego jako liczby. Niestety wchodzimy w nomenklaturę taką już naukową. No dobra, i to są nasze, można powiedzieć, założenia, a my mamy udowodnić, że to wyrażenie n kwadrat dodać 2023 jest podzielne przez 8. No dobra, czyli co myśmy chcieli, co byśmy tu chcieli udowodnić? Czyli nasza teza w tym zadaniu jest taka, że nasz n kwadrat dodać 2023 no ma być podzielne przez 8, czyli to będzie 8 razy jakaś liczba całkowita, czyli na przykład 8 razy jakaś inna liczba, no nie C, niech będzie, no niech będzie A, gdzie oczywiście A też musi należeć do liczb całkowitych naszych. O, pierwsze co, no to oczywiście za N tutaj wstawiłbym 2C plus 1 i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, czyli nasz dowód w tym zadaniu, dowód. Napiszmy sobie N kwadrat dodać 2023, no i wstawiamy za N nasze 2C dodać 1, to będzie szło do kwadratu, dodać 2023. Ciekawe rzeczy tu się będą działy, coś czuję, spróbujemy. Oczywiście tutaj, broń Boże, 4C kwadrat plus 1, nie, to tak nie zadziała, tu mamy wzór skróconego mnożenia. 2C do kwadratu to będzie 4C kwadrat, dodać 2 razy 2C, 4C razy 1, no to 4C, no i jeszcze dodać 1, no i dodać 2023. Dobra, co my tu dostaniemy z tego? No to będzie tak, 4C kwadrat, dodać 4, dodać 2024. I my mamy udowodnić podzielność przez 8. Dobra, jeżeli podzielność przez 8, to tak naprawdę również możemy udowodnić podzielność przez 4, a potem jeszcze tego czynnika dodatkowego trzeba by udowodnić, że to będzie coś podzielnego przez 2, czyli to będzie jakaś liczba parzysta. Czyli powinniśmy tu sobie najpierw, no co, 2024 na 4 to się podzieli, bo 24 się dzieli na 4, czyli wyciągnijmy sobie tu czwórkę przed nawias. Dostaniemy C kwadrat, dodać, oczywiście tu miało być C, zeżarłem, dodać C. No i tak, 2000 na 4, 500, 24 na 4, 6, czyli dodać 506 tu wychodzi. I my musimy teraz udowodnić, że w gruncie rzeczy to wszystko to jest jakaś liczba parzysta, podzielna na 2. Tej dwójki to my stąd tutaj już niestety nie wyciągniemy w żaden sposób.
Więc chyba trzeba będzie tutaj zrobić no najgorszą rzecz, jaką się zazwyczaj robi w dowodach, ale powiem wam szczerze, jak na maturę podstawową, to no chyba najtrudniejsze zadanie póki co z całej tej matury. Nie zdziwiłbym się, jakby to było najtrudniejsze zadanie z całej matury, bo takie dowody to raczej na rozszerzeniu dotychczas były, żeby tutaj robić dwa razy jakieś podstawienia. Dobra, jaki jest pomysł na to zadanie? Oczywiście powinniśmy się zastanowić, czy to jest parzyste, czy to nie jest parzyste, tylko no nie widać tego, nie jesteśmy w stanie tej dwójki wyciągnąć tutaj przed nawias, no stąd jesteśmy, czyli to jest na pewno parzyste, natomiast to nie wiemy, czy jest parzyste, nie? Czy można by to jakoś to zrobić cwanie? Dobra, widzę, że można by to zrobić tak bez jakiejś zabawy, natomiast... O, trzeba by tu zauważyć jedną rzecz. Jeżeli to już jest parzysta liczba, bo ona jest, to jest parzysta liczba, tak? No to żeby cały ten nawias był parzysty, to musimy też udowodnić, że suma tego c kwadrat plus c musi być parzyste. Teraz tu tak się składa, że można by z tych dwóch wyrażeń no to wyciągnąć sobie c przed nawias. Tak zrobimy. Równa się 4 razy i tu sobie zrobimy tak. Ja to nawet w kolorze zrobię. C wyciągnę przed nawias i teraz jak z c kwadrat wyciągam c, to będzie c, a jak z c wyciągnę c, to zostanie 1. O, no i plus to nasze 506 tu dalej zostaje. O. No dobra, i teraz czy macie pomysł, co można powiedzieć na ten temat? Czy to jest parzyste, czy to nie jest parzyste? No to jest parzyste, na pewno to jest parzyste, bo to jest mnożenie jakich liczb? No to jest mnożenie dwóch liczb kolejnych całkowitych, a jeżeli dwóch kolejnych, to wśród każdych dwóch kolejnych liczb całkowitych jest jedna parzysta, jedna nieparzysta. Trzeba by to oczywiście tutaj w jakiś sposób zapisać. Czyli zapisalibyśmy, że wyrażenie c razy c plus 1 to iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych, więc jedna z nich, no z tych liczb oczywiście, jest parzysta. Z tego wynika, że całe wyrażenie c razy c plus 1 jest parzyste. Miejsca mi zabrakło, no mówiłem, pierwsze zadanie takie chyba na tej maturze. Całe wyrażenie c razy c plus 1 jest parzyste. I co z tego wynika? No dalej powinniśmy napisać, że w takim razie cały ten nawias, może ja go tutaj na kwadratowo poprawię, tak? Cały ten nawias też będzie parzysty, bo to będzie suma dwóch liczb parzystych, tak? Czyli dalej byśmy tu napisali, no niestety trochę polskiego, z tego wynika, że c razy c plus 1 dodać 506 jest podzielne przez 2. No wyrażenie. No w nawiasie dlaczego? To napiszemy, że to jest suma liczb parzystych. No i tu na koniec więc całe wyrażenie 4 razy, już to przepiszemy, jest podzielne przez 8, co kończy dowód. No dobra, no tak bym to zrobił. Można by tu zrobić jeszcze inną sytuację. Można by ewentualnie to C za C wstawić raz liczbę parzystą, raz nieparzystą. Czyli można by tutaj zrobić drugi sposób. Od załóżmy tego momentu, a nawet od tego momentu, jeżeli byście nie zauważyli tego właśnie wyciągania przed nawias. Można by to zrobić wtedy. Załóżmy, że C będzie jakąś liczbą nieparzystą i to wtedy wstawiacie no tutaj za to C, tak? A później druga sytuacja, że jakby zakładamy, że c jest równe, jest liczbą parzystą i też wstawiamy tutaj i też powinno się tą dwójkę dać wyciągnąć, tak? Tak, w ten sposób też by się dało to zrobić, natomiast no jak tam wolicie, albo więcej matematyki i pisania takiego matematycznego, albo no trzeba tu coś po polsku napisać, no. Powiem szczerze, takiego zadania na maturze podstawowej jeszcze nie widziałem. Lecimy dalej, napiszcie, co uważacie na temat tego zadania. Słuchajcie, chociaż tyle, że macie nie mieć dowodów geometrycznych. Także jeden dowód za 2 punkty, jak nie zrobicie, to na pewno nie powinno zaważyć na tym, czy zdacie, czy nie zdacie tej matury, nie? Dobra, zadanie 10. Moja ulubiona funkcja kwadratowa oczywiście, parabolę tańczą. Dana jest funkcja kwadratowa f, której fragment wykresu przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych. Dobra, mamy to tutaj oczywiście narysowane z boku. Mamy smutną parabolę. Okej, co dalej? Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji oraz punkt przecięcia, mają współrzędne całkowite. Aha, czyli oni nam powiedzieli, żebyśmy na pewno byli pewni, że to są tutaj te punkty kratowe, można powiedzieć, tak? Dobra, to jest chyba to jedno z tych zadań tak zwanych, one się jakoś nazywały łańcuchowe bodajże, czyli że macie treść zadania i kilka zadań kilkupunktowych do tej samej treści zadania. Albo dotyczące jakby tego samego po prostu. Funkcja g jest określona za pomocą funkcji f następująco. G od x równa się f od x minus 2.
Okej, to mamy przesunięcie funkcji w takim razie. Ważniejsza rzecz, żebyście wiedzieli, jakie to jest przesunięcie i w którą stronę. Pamiętajcie, że jeżeli działamy na X-a, to jest przesunięcie w poziomie i niestety to przesunięcie w poziomie jest, no, jakby to powiedzieć, tak odwrotnie intuicyjne, niż by się wydawało. Bo to działa następująco. Jeżeli macie sytuację właśnie z tym przesunięciem, czyli mamy jakąś nową funkcję g od X, równą F i tam mamy X minus P i tu mamy dodać Q. To wektor naszego przesunięcia u ma współrzędne p i q. I teraz jeżeli p jest dodatnie, p nie tu jest plus, tylko p jeżeli jest dodatnie, to idziemy w prawą stronę tyle jednostek. Jeżeli p jest ujemne, to idziemy o tyle w lewą stronę jednostek. Jeżeli natomiast q jest dodatnie, to idziemy do góry tyle jednostek. Jeżeli q jest ujemne, to do dołu tyle jednostek. No i teraz niestety z tego wynika, że jeżeli macie tu na przykład x minus 2, tak, to ile p jest równe? No p nie jest równe minus 2, tylko p jest równe 2. Czyli wtedy idziemy dwie jednostki, ale w prawą stronę, ok? Jeżeli byście mieli funkcję na przykład jakąś, że f od x dodać 1, to ile p jest wtedy równe? Bo my musimy sobie wyobrazić, że to jest jakby f od x minus minus 1. Czyli nasze p to jest minus jedynka, wtedy rzeczywiście idziemy w lewą stronę, ok, z wykresem. No to teraz jak to jest u nas, powiedzcie mi, co? My mamy mieć x minus 2, o, tak? Tego q tu nie ma, mamy plus 0, czyli w pionie się nie przesuwamy, tylko i wyłącznie w poziomie. Tego nie ma w karcie wzorów, od razu wam mówię. Ogólnie z funkcji jest całkiem mało rzeczy, przynajmniej tak ogólnie z funkcji. Najwięcej macie z funkcji kwadratowej, od razu wam mówię. Natomiast rzeczywiście, jeżeli byście chcieli jakąś taką porządną powtórkę, mam taki materiał, co prawda dla pierwszej klasy, ale idealnie pod maturę. Taki sprawdzian na 5 ogólnie funkcji, własności funkcji, także tu trzymajcie link do ewentualnie tamtego materiału dla tych, którzy ewentualnie mają tutaj jakieś zaległości. Nasze P ewidentnie tutaj jest, no co, no jest tą dwójką po prostu, P jest równe 2. Czyli przesuwamy się w prawo o dwie jednostki w takim razie, ok? Prawo, no czyli no co, no to na przykład ten wierzchołek był na tutaj na jedynce, no to powinien być tu na trójce, a w pionie się nie powinno nic przesunąć, tak? No to co, mamy taką sytuację, no nie mamy za dużo wyboru, no to jest tutaj, tak? Tu się to przesunęło jakby w ten sposób o dwie jednostki wszystko, czyli to jest odpowiedź D. Dobra, kolejne pytanie. Moment, jak to tu działa? Aha, dobra, wiecie co, ja to zmniejszę w takim razie. Może jakoś tak zrobimy. No dobra, to mamy zadanie 10.1 za jeden punkt za nami. Kolejne zadanie 10.2. Wyznacz i zapisz w miejscu wykropkowanym poniżej zbiór wszystkich rozwiązań nierówności f od x mniejsze równe 0. F od x, pamiętajmy oczywiście o tym, że to jest ta nasza funkcja, to jest nasza funkcja f, tu zresztą dalej tego f mamy. Czyli my nie musimy tutaj na szczęście rozwiązywać żadnej nierówności kwadratowej, co było w sumie dotychczas takim pewniakiem maturalnym, można powiedzieć. My możemy po prostu odczytać to z wykresu, bo co my mamy tutaj zapisane? My mamy zapisane, że szukamy f od x mniejszego równego 0, czyli my szukamy takich x-ów, dla których y jest mniejszy równy 0, czyli innymi słowy, tam gdzie nasza funkcja ma wartości ujemne bądź 0, czyli innymi słowy, tam gdzie nasz wykres jest poniżej naszej osi x, a nasz wykres jest poniżej osi x w tu i tu. Dla jakich x-ów? No dla tych x-ów, które tu mamy w tą i w tą stronę. Czyli w takim razie byśmy napisali, że nasz x należy. No i teraz tak, od tak naprawdę minus nieskończoności, to na pewno, tak, bo odtąd dotąd i aż do tego miejsca zerowego. Tutaj mamy ile? No minus 1 będzie tutaj na osi w tym miejscu, czyli do minus jedynki i ta minus jedynka będzie domknięta ze względu na to, że tutaj mamy wartość 0, bo to jest miejsce zerowe, a tu mają być bądź równe 0 te wartości. No i suma oczywiście naszych przedziałów. Tym razem odtąd tu będzie nasza trójeczka i to będzie również przedział domknięty od trójki do nieskończoności. O, w ten sposób. No i chyba tyle. Kolejny punkcik załatwiony, no ale odczytanie z wykresu, dlatego tylko jeden punkt w takim razie. No dobra, i mamy zadanie 10.3 już tym razem za aż 3 punkty. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i zapisz obliczenia. Dobra, postać kanoniczna funkcji kwadratowej, jeżeli nie pamiętacie, to jest to w karcie wzorów. Ja już tu może wymarzę te nasze
oczywiście przesunięcia wykresu funkcji, bo to nie ma sensu już teraz. Nasza postać kanoniczna funkcji kwadratowej ma taką postać, że nasze f od x jest równe a razy x minus p do kwadratu dodać q. To p i q to nie bez powodu w sumie to samo co w wektorze przesunięcia, natomiast zostawmy, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Tak, to w sumie jest to samo, jeżeli bierzecie funkcję x kwadrat i ją przesuwacie, to rzeczywiście będzie tej postaci. To nie jest wcale tak, że to jest bez sensu, nie? No dobra, ale w każdym razie pod to zadanie. Jeżeli nie pamiętacie, to jest to w karcie wzorów, to jest ta nasza postać kanoniczna, ok? W ten sposób. Oczywiście tutaj mamy 3 punkty za to, więc ja powinienem, no tutaj oczywiście musimy to wszystko zrobić. My musimy w tej postaci kanonicznej mieć a policzone, p policzone i q policzone i wstawione tutaj. Jeżeli to będzie tu wstawione, to mamy zadanie skończone. No i teraz to, co musicie pamiętać, to p i q to jest nic innego jak służenne naszego wierzchołka paraboli, tak? No to jest prosta sprawa, bo my tu możemy odczytać. Nasz wierzchołek w to ma współrzędne jakie? X-owa współrzędna to będzie 1, czyli to będzie 1, a nasza y-owa współrzędna to mamy tak 2, 4, 6, 8. No to nasza y-owa współrzędna jest równa 8. Więc z tego wynika, że nasze p jest równe 1, a nasze q jest równe 8. Czyli już mamy p i q załatwione. Zostało nam a oczywiście. No i teraz jeżeli mamy jedną tak naprawdę niewiadomą na upartego do policzenia, no bo to a musimy jeszcze policzyć, to wystarczy, że wstawimy jeszcze przykładowy jakiś punkt tutaj do tego wzoru postaci kanonicznej. Oczywiście może ja już zapiszę, że my mamy w takim razie f od x równa się a razy x minus 1 do kwadratu dodać 8, tak? To już jest z tą wstawionym p i q, więc zostaje nam a. No i wystarczy, że wstawimy tu jakikolwiek współrzędny jakiegoś punktu. Pamiętajcie, że f od x to jest to samo co y oczywiście, czyli za x i y, jak stawimy jakieś konkretne liczby, to zostanie nam równanie tylko z jedną niewiadomą, z niewiadomą a oczywiście. Więc możemy wstawić rzeczywiście współrzędny jakiegoś punktu. No i tu mamy dowolność, może to być nawet miejsce zerowe. Ważne, żebyście nie skorzystali znowu z wierzchołka, bo wierzchołka, jak wierzchołek wstawicie, to dostaniecie tutaj 0, no i to tyle. No jakby się tutaj nic specjalnego nie wydarzy, nic nie policzycie. 8 równa się 8, zostanie, nie policzycie tego a. Więc trzeba, wierzchołek już został wykorzystany tutaj, więc teraz coś innego. No możemy na przykład to miejsce zerowe, no tu załóżmy, tak? Z tą trójką. Wiemy, że mamy jakiś punkt A, a o współrzędnych, no co, 3, 0. Więc ten punkt A tutaj możemy wstawić za X i za Y. Oczywiście, żeby nie było, to 0 to jest nasz Y, czyli to tutaj, czyli tu wstawiamy 0, równa się A razy i teraz ta współrzędna a, ta trójeczka, to wstawiamy ją tutaj. O, do kwadratu dodać 8. No i z tego oczywiście policzymy a, jak zrobimy z tym porządek. Czyli 0 równa się, tu będzie co? Tu będzie 3 minus 1, to będzie 2. Do kwadratu to będzie 4, czyli tu już będzie 4a. No, dodać 8, czyli w sumie co? 4a będzie równe minus 8, jak przerzucimy. No to jak podzielimy na 4, no to a nam wyjdzie równe minus 2. Okej. Okay. Czyli mamy nasze a, mamy nasze p, mamy nasze p, mamy nasze q tu do wzoru naszej funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Więc oczywiście zostało nic innego, jak to wstawić. I tu już jako odpowiedź można zrobić, no bo powinna być odpowiedź w tych zadaniach. Czyli f od x będzie równe, no i tak, za a wstawiamy minus 2 razy x i tu mamy minus p, czyli minus 1 do kwadratu dodać 8 i tyle. To będzie koniec naszego zadania. Lecimy dalej. Dobrze, zadanie 11. Dana jest funkcja liniowa f określona wzorem taki. Ok, wykres funkcji przedstawiono tutaj, u nas oczywiście po prawej stronie. Dokończ zdanie. Wybierz oczywiście właściwą odpowiedź, jedną spośród podanych. Współczynniki a i b we wzorze funkcji spełniają. No i tu jest a większe, b większe od zera. Ok, czyli my mamy stwierdzić, czy ta nasza funkcja liniowa, jej współczynniki
A i B są dodatnie czy ujemne? Mam nadzieję, że pamiętacie kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli nasze A jest dodatnie, jeżeli potrzebujecie porządnej powtórki z funkcji liniowej, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału oczywiście. Jeżeli nasze A jest dodatnie, to wiemy, że nasza funkcja liniowa jest rosnąca. Jeżeli nasze A jest mniejsze od zera, to wiemy, że nasza funkcja liniowa jest malejąca. Jeżeli nasze A jest równe 0, to nasza funkcja liniowa jest wtedy po prostu stała. No tu, nie wiadomo gdzie, ale stała. Dodatkowo wiemy, że nasz współczynnik B to jest zawsze miejsce przecięcia się z osią Y. Oczywiście nie podpisałem XY. Tak czy nasze B jest w tym miejscu, nasze B jest w tym miejscu, no na przykład tu jest B w tym miejscu. Czyli u nas nasze B jest w tym miejscu, tu jest nasze B. Oczywiście wiemy, że odtąd w dół mamy, no tu współrzędne są ujemne, czyli to B jest jakie? No to B jest w takim razie ujemne, ponieważ jest poniżej osi X. Natomiast jakie będzie A? No A mamy funkcję rosnącą, czyli to jest ten przypadek. Tak? Czyli nasze A musi być dodatnie. No bardzo fajne zadanie z takich podstaw, jeśli chodzi o niby ujemne, no to odpowiedź B. Lecimy dalej. No dobra, zadanie 12. Wow, dużo do przeczytania. Firma przeprowadziła badania rynkowe dotyczące wpływu zmiany ceny P swojego produktu na liczbę kół kupujących ten produkt. Z badań wynika, że każdorazowe zwiększenie ceny o jedną jednostkę powoduje spadek liczby kupujących o 3 jednostki. Ponadto przy cenie równej 5 jednostek liczba kupujących jest równa 12 jednostek. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Funkcja, która opisuje zależność liczby kupujących ten produkt od jego ceny, ma wzór. No dobra, i mamy treść, zadanie z treścią i na podstawie zadania z treścią mamy, no co, zapisać jakąś zależność między tymi rzeczami. No dobra, jeszcze raz. Wpływ zmiany C, dobra. Z badań wynika, że każdorazowe zwiększenie ceny o jedną jednostkę powoduje spadek, czyli tak, to P, to sobie zapiszmy. P to co to jest? To jest zmiana ceny P, czyli to jest cena. P to jest cena na liczbę Q kupujących, czyli Q to jest liczba kupujących, tak? No i teraz co? Z badań wynika, że zwiększenie ceny o jedną jednostkę, czyli jeżeli do ceny dodamy 1, to powoduje, że liczba kupujących powoduje spadek liczby kupujących o 3 jednostki, czyli wychodzi na to, że wtedy mamy Q minus 3, tak? Coś takiego. Ponadto przy cenie równej 5 jednostek liczba kupujących jest równa 12. Przy cenie równej 5, liczba, czyli można powiedzieć, że to jest funkcja opisująca liczbę kupujących ze względu na cenę. Tak by można sobie wyobrazić. Czyli my możemy sobie wyobrazić, że ta funkcja to jest jakaś funkcja Q, liczba kupujących, zależna od P. Tak byśmy to sobie wyobrazili, ok? I teraz wiemy, jeżeli P jest równe 5, to wtedy Q jest równe 12. Czyli można inaczej powiedzieć, że Q od 5 jest równe 12. Takie coś mamy. No dobra, czyli tak. I teraz wiemy, że jeżeli zwiększymy cenę o 1, to spowodujemy o 3 mniej. Czyli na przykład bazując teraz na tym, my możemy wykorzystać tą własność. Czyli my wiemy teraz, że tak. Jeżeli zwiększymy P o 1, czyli zrobimy Q od 6, tak? Czyli tu dodamy 1, tak? To jest 5 dodać 1. To wtedy to się nam zmniejszy o 3, czyli 12 minus 3 zrobi się 9. No dobra, no takie coś. Czyli mamy Q od 5 równe 12, a Q od 6 powinno być równe 9 i tak dalej to powinno iść. Okej, okay. To będzie funkcja liniowa na pewno, ponieważ ten spadek będzie cały czas stały, więc obstawiałbym tutaj jakieś 3P. No nawet bym powiedział, że od razu obstawiam B, bo to jest minus 3P po prostu. Natomiast co? Co można by sprawdzić? Bo w tym zadaniu mamy dwa punkty. Można sobie wyobrazić, że mamy punkt pierwszy, oczywiście to są P i Q. Z tego wynika, że mamy 5, 12 na przykład, a jakiś punkt B to może być to, że dla szóstki jest dziewiątka, nie? O, takie coś. I tu by można nawet z tego samemu funkcję liniową wyprowadzić, natomiast załóżmy, możemy po prostu wstawiać i sprawdzać, czy się będzie zgadzać. No dobra, no ja bym zaczął od tych funkcji liniowych po prostu, bo tutaj te kwadratowe to raczej nie. No ale dobra, to sprawdźmy tą naszą B, tą, którą obstawiam. No żeby się tu nie narobić, nie wiadomo ile. Czyli B byśmy zrobili, że 3, 12
jest równe minus 3 razy 5 plus 27. I to jest pod znakiem zapytania, trzeba to sprawdzić. No to mamy 12, w sensie B mam na myśli oczywiście nie punkt B. Dobra, zmienimy, bo zaraz będzie problem. Niech to nie będą punkty A i B, tylko jakieś tam, nie wiem, dalsze K i L, dobra? No i teraz według tego B sobie sprawdzimy, B zrobimy sobie i co? No punkt ten K wrzucimy sobie tutaj, dobra? Czyli co? I Q będzie, powinno być równe 12 i to by było minus 3 razy 5, dodać 27 pod znakiem zapytania ta równość. Dobra, 12 równa się minus 15, dodać 27, czyli 12 równa się, no 12, czyli to się zgadza. Na przykład. No i można by tak dalej. No na przykład jakbyśmy chcieli sprawdzić, no to znaczy ja już bym tutaj rzeczywiście zaznaczył odpowiedź B, no bo też wiem, że to jest funkcja liniowa. Załóżmy, żebyście mieli z tym trochę większy problem, no to jakbyśmy to mogli zrobić? No trzeba by to wstawiać, no można by tutaj też do A wstawić, tak, na przykład, że to Q, tylko to będzie trochę roboty, czyli tu jakby to A, tak, sprawdzamy, 12 jest równe, minus 0,9 razy nasze P do kwadratu, nasze P to jest 5 do kwadratu, no nie, no to chyba nie ma szans w ogóle działać, bo tu będzie 25 razy 9, to nawet ten ułamek się nie będzie zgadzać, 25, tak, to tu będzie, no nie, no nie ma szans nawet, bo to będzie w ogóle na minusie, tak, jakieś 0,9 razy 25 plus 6,9, no to nie ma szans być równe, czyli to na pewno odpada. No i P tak samo odpada. No trzeba by ewentualnie, jak nie jesteście pewni, to sprawdzić, natomiast jak najbardziej odpowiedź B. Lecimy dalej. Dobra, dzisiaj to widzę tak lektorsko. Trzeba poczytać troszkę dla was przed snem. Dobra, zadanie 13. Znowu wiązka zadań z tego, co tu widzę. Czas T pół trwania leku w organizmie to czas, po którym masa leku w organizmie zmniejsza się o połowę po przyjęciu jednorazowej dawki. Przyjmij, że po przyjęciu jednej dawki masa M leku w organizmie zmienia się w czasie zgodnie z zależnością wykładniczą. M od T równa się M0 razy 1 druga do potęgi małe T przez duże T, gdzie M0 masa przyjętej dawki, duże T czas półtrwania leku, małe T czas liczony od momentu przyjęcia dawki. No dobra, w przypadku przyjęcia kilkunastu dawek powyższa zależność pozwala obliczyć, ile leku pozostało w danym momencie w organizmie z każdej poprzednio przyjętej dawki. Dobra. W ten sposób obliczone masy leku z przyjętych poprzednich dawek sumują się i dają informację o całkowitej aktualnej masie leku w organizmie. Dobrze. Pacjent otrzymał co 4 dni o tej samej godzinie dawkę M0 100 mg leku. Czas półtrwania tego leku w organizmie jest równy 4 doby. No dobra, pierwsze zadanie. Wykres zależności masy M leku w organizmie tego pacjenta od czasu małego t liczonego od momentu przyjęcia przez pacjenta pierwszej dawki przedstawiono na rysunku. No dobra, myślę, że to jest zadanie takie, które no wielu z was mogłoby mieć z nim problem albo po prostu by uznali, że jest tu za dużo rzeczy, idziemy dalej. Natomiast spróbujmy oczywiście opanować tą sytuację. Dobra, ten wzór na te nasze leki. To nasze M od T. To po pierwsze ja bym tutaj już stawił to, co wiemy. Nasze M od T, wiemy, że M0 to jest tutaj, to jest 100 mg, czyli tu mamy 100 razy, tu mamy jedną drugą, o jasne, jak najbardziej, i razy, i tu mamy małe T przez duże T. No małe T będzie tutaj, a duże T wynosi 4 doby. No dobra, to ogólnie taki wzór mamy po uwzględnieniu, no, treści zadania oczywiście, tutaj tego, co wiemy właśnie z treści zadania, ewentualnie. Oczywiście mi tu coś zeżarło, tu też jest czwórka, tu też jest ósemka, też jest czwórka, tu też jest ósemka na pewno. Dobra, no to tak, wiemy, że ten pacjent co 4 dni dostaje dawkę 100 mg. Ok, czyli wiemy, że na pewno wystartował od 100 mg, no to on start od 100 mg, no ok, no jest taki sam wszędzie, dobra. To się nic nie zmieniło. Oni nam powiedzieli, że ogólnie jest zależność wykładnicza, czyli no raczej nie to, tak? Bo to jest funkcja liniowa ewidentnie. I po kolejnych 4 dniach on dostanie kolejne 100 mg tego leku. Dobra, no to tak, żeby to się zastanowić, no bo tu zauważcie, że po 4 dniach mamy no 2 punkty, można powiedzieć, bo to jest tak. Po 4 dniach no zmalała mu ilość tego leku we krwi ze względu na tą zależność, natomiast później dostał kolejne
100, czyli ta różnica to w ogóle, ona ile powinna wynosić tutaj, odtąd dotąd? No powinno być to 100 mg. To myślę, że to jest pierwszy taki sprawdzian, czy my tu na pewno wiemy, co tu się dzieje w tym zadaniu i czy to jest 100. No bo wiadomo, tak? Później ten lek rzeczywiście się maleje, natomiast co kolejne leki po prostu tutaj wchodzą, nie? Jakby o to tu chodzi. No dobra, to tak, jaka to jest różnica? Tu widzę, że tu będzie 50, tu jest 150. No to tu będzie to nasze 100. Tu jest 100. No to B to nie ma sensu w ogóle. To C też nie ma sensu. No D to też nie ma sensu, mówiliśmy, bo tu są funkcje liniowe, to na pewno nie będą funkcje liniowe, bo to ma być wykładnicza sprawa, a wykres funkcji wykładniczej wygląda, no na przykład w jakiś taki sposób. Oczywiście w taki sposób albo w taki sposób. No to w taki sposób to akurat w naszym przypadku, jeżeli ta liczba A jest ułamkowa, no to tak wygląda, czyli rzeczywiście w tą stronę. No mogłoby to być B, natomiast B nie jest, bo nie ma tej różnicy 100 mg. No to tyle, ja bym się tu nie zastanawiał. Dalej odpowiedź A, lecimy dalej. Zobaczmy, co tam dalej chcą. Dobra, a zadanie 13.2 już za 3 punkty, czyli całkowicie jest za 4 punkty to zadanie. Oblicz masę leku w organizmie tego pacjenta tuż przed przyjęciem 11 dawki tego leku. Wynik podaj w zaokrągleniu do 1/10 mg. O, takie coś wam powiem. No dobra, no to ciekawa sprawa nawet bym powiedział tutaj jest. Czyli mamy obliczyć masę leku tuż przed przyjęciem 11 dawki tego leku. Dobra, czyli tak, jeżeli przed przyjęciem 11 dawki leku, to oznacza, że on w sumie przyjął 10 dawek leku. Te leki są podawane co 4 dni, czyli pierwsze, co bym się zastanowił, to ile czasu na przykład pierwsza dawka leku, jak długo jest w tym organizmie, no to by była prosta sprawa, tak, tutaj już sobie zrobimy, to nawet to się przyda do tego zadania, tego 13.2 jak najbardziej, bo mamy już wzór gotowy. Prawda jest taka, że no jeżeli mamy 10 dawek leku, to będzie 10 razy 4 dni. Dobrze mówię? Przed 11. No to jak najbardziej. Czyli 10 razy 4 dni to jest 40 dni i tyle będzie w organizmie, no można powiedzieć, ten pierwsza dawka tego leku, tak? W ten sposób byśmy na to spojrzeli. Czyli tak, masa pierwszej dawki, czyli można powiedzieć jakiś M1, będzie liczona po 40 dniach, nie? No bo pierwsza dawka, jak oni tutaj ją wrzucili, no to będzie 40. Później kolejna dawka będzie o 4 dni, no krócej w tym organizmie i każda kolejna dawka, no jest 4 dni później wprowadzana do organizmu, więc no będziemy mieli tu 10 w sumie mas do policzenia. Zobaczymy, czy da się to jakoś uprościć. Dobra. Czyli masa pierwszej dawki po 40 dniach według tego tutaj wzoru już wcześniej, który opanowaliśmy, no to jakbyśmy to policzyli? No jest nasze miligramy razy 1/2 i tu mamy 40 na 4. Okej. Czyli w gruncie rzeczy mamy 100 razy. No i teraz pytanie, czy coś z tym robić, czy może niekoniecznie. No dobra, zrobimy. Czyli to będzie razy 1/2 do 10. No ile razy te masy powinniśmy tu liczyć? No mamy aż 10 dawek, więc chyba 10 razy te masy trzeba by policzyć. Czyli kolejna masa tej jakby kolejnej dawki, jaka zostanie, no to po ilu dniach? No już o 4 mniej dni będzie w organizmie, czyli 36 dni tu będzie. No to tu będzie 100 razy 1/2 razy 36 przez 4, czyli to będzie 100 razy 1/2, no chyba do 9, nie? No do 9. Czy macie pomysł, jak reszta tych dawek tu będzie wyglądać, co? No, będzie tak, jak myślicie. Mam nadzieję, że tak myślicie, czyli na przykład masa trzecia będzie od 32 i to będzie w gruncie rzeczy 100 razy 1/2 już po skróceniu, no tu będzie 32 na 4, czyli to będzie do 8, później będzie do 7, do 6, do 5, do 4 i tak dalej. Czyli w gruncie rzeczy, ile tu mamy, tak żeby tutaj tego wszystkiego nie robić, to nasza jakaś masa, załóżmy ostatnia, niech będzie 10, będzie po ilu dniach? No 10 będzie po 4 dniach oczywiście, bo przed przyjęciem 11. No to będzie tak naprawdę 100 razy 1/2. No i do której? 4 na 4 to tu będzie 1. O, takie coś tu będzie. Oczywiście my musimy teraz po prostu dodać te wszystkie, musimy dodać te wszystkie nasze miligramy do siebie, tak? Razem tutaj z tym 3 kropki. No dobra, to może zapiszemy w takim razie sumę tych naszych wszystkich mas, co? Takie coś bym tu proponował zrobić, tylko może już zrobimy to jakoś na czysto, co? Czyli to będzie 100 razy ta nasza 1/2 do potęgi. Najpierw mieliśmy, no co, 10? Dodać 100
Nie razy, jedna, druga, do potęgi dziewiątej i tak dalej, plus tam jeszcze będzie 100 razy, no jedna, druga, no do co? No do pierwszej po prostu, możemy to sobie w ten sposób zapisać. No i teraz to, co można tu zrobić i zauważyć, no to tą setkę oczywiście można tu wyciągnąć przed nawias, o, i zostanie nam tu jedna, druga, no i zostanie nam suma tych jednych dróg. Jednych dróg, no nie jednych dróg, suma potęg połówek, o, tak będzie poprawnie chyba. Czyli, że ta jedna, druga do dziesiątej, dodać jedna, druga do dziewiątej, dodać jedna, druga, bla, bla, dodać jedna, druga, po prostu. Oczywiście na upartego można tutaj zmienić kolejność tego dodawania, żeby tutaj coś lepiej zauważyć zaraz, czyli że tu będzie jedna, druga, dodać jedna, druga. No co? Bo tu będzie co? Do drugiej, tak? Plus tam oczywiście jeszcze tak dalej. Jedna, druga do dziewiątej plus jedna, druga do dziesiątej. I najważniejsze w tym zadaniu jest to, żeby zauważyć, że to wszystko, co jest w tym nawiasie, to co to jest? To jest nic innego jak ciąg geometryczny, a tak naprawdę suma 10 wyrazów ciągu geometrycznego, czyli S10, tak? Gdzie oczywiście nasz ciąg jakiś AN będzie postaci 1, 2, no właśnie, jakiej postaci będzie ten ciąg? No 1, 2 do potęgi N tej po prostu, nie? Nasze A1 będzie równe, no co, 1, 2, tak? Bo ja za N wstawię 1, to będzie 1, 2, a moje Q jest równe, to co potęguje 1, 2 również, nie? No bo 1, 2 razy 1, 2 da mi 1/4, która jest tutaj i tak dalej, i tak dalej. No i dzięki temu my możemy to S10 sobie policzyć ze wzorów, który macie w karcie wzorów. Może ogólnie sobie przypomnimy wzór na N wyrazów ciągu oczywiście geometrycznego, no to jest A1 razy 1 odjąć Q do potęgi N tej przez 1 odjąć Q. Taki mamy ogólnie wzór, czyli nasze S10, bo tu mamy 10 tych wyrazów, to nasze A1 to jest 1/2, e razy 1 minus 1/2 do potęgi 10 podzielić przez 1 minus 1/2. No trzeba to policzyć. 1/2 razy i tu będzie 1 minus. 1/2 do 10 to fajnie, jak pamiętacie, że 2 do 10 to jest 1024, czyli to jest 1024 podzielić przez 1/2. No dobra, no to działamy dalej w takim razie, czyli mamy tak. 1/2 nam tutaj zostaje, no i tu będzie co? Razy 1023, 1024, mówię o tym, no bo jedynka to będzie 1024, 1024, no i podzielić przez 1/2, to inaczej pomnożyć przez odwrotność, czyli pomnożyć przez 2. Tak się oczywiście składa, że to się nam tutaj skróci. Czyli zostaje nam z tego w gruncie rzeczy nasza S10, to jest 1023, 1024. Czyli nasze wyrażenie to nasza jakaś tam, no co, to nasza masa M może, po prostu sobie nazwijmy to jako M zwykłe, to nasze M to jest 100 razy 1023 1024. No i teraz pytanie, o co było pytanie w tym zadaniu? Pytanie było: oblicz masę mleku L w zaokrągleniu do 1/10 mg. No dobra, do 1/10. No to bierzemy kalkulator, nie ma co się specjalnie zastanawiać i po prostu trzeba to policzyć. Czyli co, najpierw sobie 1023 podzielimy na 1024 i pomnożymy to jeszcze przez 100. Wychodzi 99,90. I tam jest 0 dalej. W tym zaokrągleniu chcieli, czyli możemy, czyli tu już możemy zrobić, że to jest w zaokrągleniu 99,9 mg. O, czyli przed tą 11, oczywiście odpowiedź, przed 11 dawką w organizmie będzie 99,9 mg. No, leku, tak, o, okej. Okay. Koniec zadania. No dobra, też wam powiem takie zadanie, no mniej typowe niż dotychczas na maturze, natomiast no wydaje mi się, że było do zrobienia. Zadanie 14. Klient wpłacił do banku 20 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 3% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. No czyli mamy okres księgowania, można powiedzieć, odsetek, 1 rok. Okres kapitalizacji. Dokończ zdanie. Po 2 latach oszczędzania w tym banku kwota na lokacie bez uwzględnienia podatków jest równa. Dobra, to jest takie zadanie, wam powiem w sumie, to czy znacie wzór po prostu na lokaty w banku z uwzględnieniem kapitalizacji i tak dalej. Mamy taki wzór, naprawdę wzór na, no, na jakąś, na ilość tych pieniędzy końcowych, nazwijmy sobie nasze P, to jest
to, ile wpłaciliśmy na samym początku, czyli ta nasza, nasz kapitał, można powiedzieć. Czyli zrobimy sobie kapitał, ja to zrobię tak trochę bardziej po polsku. Czyli to jest kapitał, później ten kapitał mnożymy, no i teraz mnożymy przez co mnożymy? No jeżeli mamy to oprocentowanie 3%, to oczywiście do jedynki trzeba dodać oprocentowanie lokaty w okresie kapitalizacji. O, to będzie tak profesjonalnie brzmiało, w okresie kapitalizacji. O, i to jest w nawiasie. I to wszystko jeszcze idzie do potęgi ilości kapitalizacji. Czyli to idzie do potęgi i tu mamy ilość kapitalizacji. Tak wam to zrobiłem, ok? Czyli kapitał, może nawet bym napisał początkowy jeszcze, o, żeby było wszystko jasne i tak dalej. Dobra, czyli co? Jak to u nas wygląda? No u nas nasz kapitał początkowy to jest 20 tysięcy. Ok, czyli tu mamy 20 tysięcy złotych. Mnożymy to przez 1, dodać. Oprocentowanie lokaty w okresie kapitalizacji, ja tu napiszę w ułamku dziesiętnym może, tak? W ułamku dziesiętnym. O, dobra? Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 3%. To 3% to będzie 0,03, no bo to 300 inaczej, to jest nic innego jak 3%, prawda? Mam nadzieję, że z tym nie ma problemu. I teraz ta nasza kapitalizacja u nas mówią, że doliczają co roku te odsetki, czyli no nasza kapitalizacja jest co rok. No i teraz ilość kapitalizacji, no to będzie u nas ilość tych lat. Ile mamy lat w tym przypadku? Po 2 latach oszczędzania w tym banku, no to będzie do potęgi drugiej, ok? W ten sposób się w sumie to robi. Oczywiście to nie jest taki skomplikowany przypadek, ale możecie mieć na przykład oprocentowanie w skali roku, ale kapitalizację na przykład macie raz na 3 miesiące, no to wtedy to będzie inny procent i to też będzie inna ilość kapitalizacji, bo jeżeli co 3 miesiące byście mieli kapitalizację, w ciągu roku macie 4, no to przez 2 lata macie 8, to wtedy byśmy mieli 8 w tym wykładniku, nie? Natomiast no to jest takie zadanie. No i w gruncie rzeczy, no co, no jedyne co, to trzeba do siebie dodać, czyli to jest po prostu to nasze 20 tysięcy, o, razy, i to będzie 1,03 i to jest do drugiej. No nie macie tego liczyć, macie tylko podać, która jest poprawna odpowiedź, czyli odpowiedź D będzie poprawna. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że ten wzorek wam troszkę tutaj ułoży, jeśli chodzi właśnie o te nasze lokaty bankowe. Lecimy dalej. No dobra, zadanie 15. O, prawda, fałsz, czyli w końcu coś z egzaminu ósmoklasisty, haha. No, bo mieliście mieć też takie zadania tutaj na maturze teraz. Dany jest ciąg określony takim wzorem. Jest raczej arytmetyczny, jak tak patrzę od razu, ponieważ jakby ciągi arytmetyczne to są trochę funkcje liniowe, tylko zamiast x macie n, nie? Czyli jak funkcję liniową macie typu ax plus b, tak? To jest jakaś funkcja liniowa, f liniowa, to bardzo analogiczna sprawa jest z ciągiem arytmetycznym. To ciąg arytmetyczny można sobie wyobrazić, że jest w postaci an równa się i ma ileś tam, no może nie a, bo a niefortunne trochę, no ale dobra, a razy n, dodać b w gruncie rzeczy, tak? To jest w ogóle taki sposób, żeby rzeczywiście zauważyć, że dany ciąg jest arytmetyczny, jeżeli macie ileś n plus jakaś liczba. Oczywiście to a może być ułamkiem, pierwiastkiem, ujemne, dodatnie, natomiast tak można od razu rzeczywiście zauważyć, że dany ciąg jest arytmetyczny, a nie geometryczny, bo w geometrycznym n będzie w potędze na pewno w jakiś sposób. Dla każdej liczby naturalnej. Dobra, oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. No dobra, liczby 2, minus 1 i minus 4 są trzema kolejnymi początkowymi wyrazami ciągu AN. No dobra, a drugie, AN jest ciągiem arytmetycznym o różnicy równej 5. Znaczy tak, po tym, że to AN jest równe, tak jak już mówiłem wcześniej, minus 3N dodać 5, widać ewidentnie, że jest to ciąg arytmetyczny. Natomiast różnica według mnie to będzie to, co stoi ten współczynnik przy N. To jest nasza różnica zawsze. Ta różnica powinna być równa minus 3. Natomiast jeżeli nie jesteście pewni, no to można sobie policzyć kilka przykładowych wyrazów. Na przykład A1 to będzie minus 3 dodać 5, czyli to będzie 2, ok? Jak jest A2, no to będzie minus 3 razy 2 minus 6 dodać 5, to będzie minus 1. No to ewidentnie widać, że tutaj co trzeba by było zrobić? No trzeba by odjąć 3. Tak w ten sposób to ewentualnie można zauważyć. A, no i teraz tak, 2 minus 1 minus 4, czy takie wyrazy są kolejnymi wyrazami? No dobra, no to sprawdźmy,
no, teoretycznie. Znaczy raczej tak, bo to będzie właśnie teraz będzie co? Minus 3 razy 3 to będzie minus 9. Dodać 5, czyli będzie minus 4. I to dalej się zgadza, minus 3. Także w sumie to mamy dwójkę, minus 1, minus 4. Dwójka, minus 1, minus 4 są kolejnymi, trzema kolejnymi wyrazami tego ciągu. Czyli to będzie prawda. Okej, drugie pytanie. Czy AN jest ciągiem arytmetycznym o różnicy równej 5? Nie o różnicy równej 5, tylko minus 3. Czyli to będzie fałsz. Lecimy dalej. Zadanie 16. Coś z geometrii w końcu, bo jeszcze nic nie było. Dany jest trójkąt ABC, w którym AB jest równe 6, BC jest równe 5, AC jest równe 10. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe. No, czyli znowu prawda, fałsz. Kosinus kąta. Dobra, narysujmy sobie ten trójkąt. Czyli mamy jakiś trójkącik. O, niech będzie tak. Niech będzie, co mamy? Najdłuższe jest AC, czyli tu niech będzie A, tu niech będzie C i tu ma być 10, a tu niech będzie B w takim razie. I tu jest 10, AB jest 6, czyli tu jest 6 i BC jest równe 5. No i pytanie jest o kosinus kąta ABC, czyli pytanie jest AB, czyli w wierzchołku B, czyli ABC, czyli chodzi o ten kąt alfa. Ok. I pytanie jest o kosinus tego kąta, tak? No to tu oczywiście trzeba by zastosować twierdzenie kosinusów, czyli bok naprzeciwko do kwadratu, to jest taki pitagorasik, tylko sprzekształcony, czyli jakby traktujemy, że naszą taką przysłowiową przeciwprostokątną jest to, co naprzeciwko kąta, czyli nasza dziesiątka, czyli wiemy, że nasze 10 do kwadratu byłoby równe. Jak Pitagoras, to by było 6 kwadrat dodać 5 kwadrat, to by tak było, gdyby to był kąt prosty, po prostu. Natomiast ponieważ nie wiemy, czy jest, to jeszcze trzeba odjąć dwa razy te dwa boki, które tutaj były, czyli 2 razy 6 razy 5 i jeszcze razy kosinus właśnie tego naszego kąta. No i trzeba to policzyć po prostu. Czyli tu mamy 100 równa się 36 dodać 25, to będzie minus 10 razy 6, 60 kosinusów alfa. No dobrze, no to tak, tu już na drugą stronę te kosinusy, czyli 60 kosinusów alfa sobie zrobimy, równa się, to by było ile? 36 dodać 25, 50 to będzie 61 i 61 minus 100 to będzie minus 39. Dzielimy to na 60, czyli nasz kosinus alfa to będzie minus 39,6. Da się to skrócić na 3, tu będzie 13, tu będzie 20, czyli nasz kosinus alfa to jest minus 13,20. I oni chcą to w ułamku dziesiętnym, no to albo na kalkulatorze, albo razy po prostu 5 piątych trzeba zrobić, czyli nasz kosinus alfa w tym przypadku 13 razy 5, 50 plus 15 to będzie minus 65 setnych, czyli minus 0,65, czyli to będzie prawda. Dobra, drugie pytanie. Czy ten trójkąt jest rozwartokątny? No jest, to jest prawda. Dlaczego? Ponieważ no to wynika z tego, że ten kosinus jest ujemny, tak? Jeżeli kosinus jest ujemny w trójkącie, tak? Jeżeli kosinus alfa jest ujemny, to z tego wynika, że alfa należy od 90 do 180 stopni. Ok? Jeżeli chodzi właśnie o trójkąt, no bo powyżej 180 też kosinus może być ujemny dla innych kątów powyżej 180 stopni, natomiast w trójkącie, no nie jest to możliwe. Te kąty na pewno wszystkie są poniżej 180 stopni. Czyli w trójkącie, jeżeli kosinus jest ujemny, to wiemy, że w takim razie ten kąt jest z przedziału 90-180 stopni. No dobra, lecimy dalej. 17. Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie współrzędnych XY dany jest okrąg o środku S równym 2 i minus 5 i promieniu R równym 3. Do końca zadania wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Równanie tego kręgu ma postać. To jest bardzo przyjemne zadanko, powiedzmy sobie szczerze, ponieważ jest to zrobienia no w pół minuty, powiedzmy sobie szczerze, o ile wiecie, jak działa równanie okręgu po prostu. Równanie okręgu, jeżeli byśmy sobie mieli taki ogólny sposób zapisać, ma postać x minus. Pierwsza współrzędna środka oznaczana jako mała literka a, to idzie do kwadratu, dodać y minus. Druga współrzędna środka i to też idzie do kwadratu i to będzie równe naszemu promieniowi również do kwadratu. I wasze zadanie to po prostu wrzucić za a naszą dwójkę, czyli tu będzie dwójka, a za b minus piątkę, czyli nasze b minus 5, czyli tutaj wrzucamy minus 5. No i ponieważ tu się pojawią dwa minusy obok siebie, a oczywiście jeszcze promień, tak? No żeby nie było. Promień jest równy 3, czyli tutaj wrzucamy za promień 3. No to co my tu dostaniemy? To będzie x minus 2. Po prostu do kwadratu, dodać y i tu będzie minus, minus 5, to dwa minusy w mnożeniu dają plus, czyli zrobi się po prostu dodać 5
do kwadratu, a tu 3 do kwadratu to będzie 9. Mamy taką odpowiedź, x minus 2, y plus 5 równa się 9, mamy odpowiedź A. Proste zadanie. Zadanie 18. Odcinki AD i BC przecinają się w punkcie O. W trójkątach ABO i ODC zachodzą związki AO równe 5, ok. Zgadza się, tu mamy tutaj. BO równe 3, również się zgadza. OC równe 10, ok. I również mamy tu informację, że kąt, że miara kąta OAB, 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 czyli OAB, to będzie ten kąt tutaj, to będzie załóżmy jakiś kąt alfa, jest równy mierze kąta OCD, OCD, czyli tutaj te kąty są takie same. I zaraz, to jest zadanie otwarte za jeden punkt. Ok. Czegoś takiego wcześniej chyba nie było. Mamy obliczyć długość boku OD. OD, OD to jest tutaj ten boczek, to jest to, czego potrzebujemy. No dobrze, no to to jest zadanie, jak tak patrzę, tak naprawdę na podobieństwo trójkątów najprawdopodobniej. No bo po pierwsze, dali nam te kąty alfa, że są takie same, te zielone. Natomiast wiemy na pewno, że ten kąt i ten jest taki sam, bo to będą kąty po prostu wierzchołkowe. Czyli tu mamy BT, tu mamy BT i ogólnie cecha podobieństwa trójkątów kąt, kąt, kąt działa wtedy, kiedy tak naprawdę w dwóch trójkątach macie dwa takie same kąty. Dlaczego? No bo ten trzeci, ten i ten automatycznie będzie 180 stopni minus suma tamtych dwóch, czyli minus alfa plus beta, tak? Więc one będą na pewno takie same, więc taki jako taki skrót myślowy myślę, że może wam się przydać. Tak naprawdę cecha podobieństwa kąt, kąt, kąt to jest cecha podobieństwa trochę kąt, kąt, można by powiedzieć w cudzysłowie. No dobra, czyli one są podobne, no to w takim razie my musimy tutaj odpowiednią proporcję zapisać w tym trójkącie. Odpowiednią proporcję w tym trójkącie trzeba by tutaj zapisać i ja zazwyczaj proponuję to w ten sposób zrobić, no bo wiemy, że te trójkąty są podobne. Możemy to napisać, że trójkąt A, OB, tak, ten po lewo jest podobny, to jest znak, że podobieństwa do trójkąta, załóżmy COD. O, dlaczego? Bo tu będzie kąt, kąt, kąt. A jeżeli tak, no to proporcja odpowiednich boków jest sobie równa. Zauważcie, że ten nasz x, którego szukamy, on jest naprzeciwko kąta alfa. A naprzeciwko kąta alfa w tym drugim trójkącie jest trójeczka. Więc ja bym tutaj proponował najpierw porównać boki naprzeciwko alfy. To można sobie nawet jakoś tak zapisać, że tutaj zrobimy sobie alfę. No i teraz tak, będziemy porównywać duży do małego, tak? Czyli ten po prawo do tego po lewo. Czyli po prawej stronie naprzeciwko mamy, naprzeciwko alfy mamy x-a, a tutaj naprzeciwko alfy mamy trójkę, tak? Czyli x do trójki będzie równy tak samo jak. No i teraz w tym naszym tutaj po prawo trójkącie jedyny bok, jaki znamy, to jest ta dziesiątka. A dziesiątka jest naprzeciwko no, tego naszego czerwonego kąta 180 minus alfa plus beta. Czyli tu będzie jak dziesiątka do... No i co jest naprzeciwko tego czerwonego kąta? No piątka tutaj u nas, nie? No dobrze, czyli tutaj będzie do piątki, tak? Żebyście wiedzieli, o co chodzi, no tu jest to nasze 180 stopni minus alfa plus beta, tak? W ten sposób sobie to porównujemy. Pamiętajcie, że jak tutaj większy do mniejszego, to tutaj też większy do mniejszego, nie? No i tutaj to wystarczy nawet to przez 3 pomnożyć i będzie załatwiona sprawa. X będzie równy, to się w ogóle skróci, to będzie 2, 1, czyli 2 po prostu, 2 razy 3 to będzie 6. Okej, no to odpowiedź, bo to jest otwarte zadanie, więc trzeba odpowiedź dać. Długość boku OD, no to długość boku OD możemy tak zapisać, jest równa 6. Czy to były jednostki? Nie było. No to lecimy dalej. Zadanie 19. Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie służebnych x, y dana jest prosta o równaniu y równa się minus 3x plus 1. Dobrze, dokończ zdanie i mamy wybrać odpowiednie odpowiedzi. Jedną z prostych równoległych do prostej k jest prosta o równaniu. No dobrze, jeżeli potrzebujecie powtórki z równania prostej i ogólnie z funkcji liniowej, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. Link będzie również w opisie. Natomiast to, co musicie wiedzieć, to to, że jeżeli macie dwie proste, które mają być do siebie równoległe, czyli to jest jakaś prosta, ale to jest prosta k, to żeby one były do siebie równoległe, to w takiej sytuacji ich współczynniki a, czyli te stojące przy x, muszą być po prostu takie same. Jest to również w karcie wzorów. Czyli u nas to a to jest to, co stoi przy x, czyli to jest to nasze minus 3, czyli tutaj nasze a jest równe minus 3, a 1 możemy sobie nazwać. No czy mamy tu jeszcze jakąś prostą? No tu nie, bo jest 3, tu jest minus 3, tak? Jest to samo. No to to jest prosta sprawa, odpowiedź B. Punkcik do przodu. Drugie pytanie. Jedną z prostych prostopadłych do prostej K jest prosta. No dobrze, żeby dwie proste były do siebie prostopadłe, gdyby to była prosta L, a to by była prosta K, to żeby te proste tym razem były do siebie prostopadłe, czyli pod kątem prostym, również to jest w karcie wzorów, to tak naprawdę wystarczy, że ten drugi współczynnik A2 jest po pierwsze
odwrotny i przeciwny do pierwszego współczynnika, czyli i zmieniacie znak, i zmieniacie licznik z mianownikiem. Oczywiście pod warunkiem, że A1 jest różny od zera, bo jeżeli byłoby zerem, no to trochę inna zasada, bo to nie jest funkcja wtedy. No dobrze, no to tu mamy minus 3, tak? Tu mamy minus 3, no to nasz A2 to jest co? No nasz A2 to jest, był minus, to się zrobi plus i odwrotność, czyli 1 trzecia powinno wyjść. Mamy gdzieś 1 trzecią? No mamy tutaj w podpowiedzi E, no to to będzie odpowiedź E. No koniec, 2 punkty. Szybciutko. Lecimy dalej. Zadanie 20. W kartezjańskim układzie służonych x, y dany jest kwadrat ABCD. Wierzchołki A i C są końcami przekątnej tego kwadratu. Długość przekątnej ABCD jest równa. No dobra. No to może tak naprawdę tutaj nie trzeba by jakoś specjalnie rysunku robić, ale zrobimy sobie, tak? Mamy jakiś kwadrat w tym zadaniu. No i mamy kwadrat ABCD. Oni nam dali, że A jest równe minus 2 i 1, okej, a C jest równe 4 i 5. I oni się w tym zadaniu pytają o długość przekątnej kwadratu. No to na przykład o to się pytają, a to jest nic innego jak długość w takim razie odcinka, czyli nasze D to jest nic innego jak długość odcinka AC w takiej sytuacji. No to to jest po prostu długość również z karty wzorów. Wkleję wam tutaj, mamy, że to jest różnica x-ów tych dwóch punktów, czyli xc minus xa do kwadratu. Dodać i teraz różnica y-ów tych dwóch punktów, yc minus ya i to też idzie do kwadratu. No oczywiście no tam w karcie wzorów jest a i b, no trzeba dostosować indeksowanie po prostu do punktów, jakie macie, nie? No dobra, to będzie równe, no i co? Xc to jest, tu jest nasze xa, tu jest nasze yA, tu jest nasze xc, tu jest nasze yc, tak? Czyli xc to jest 4, xa to jest minus 2, czyli będzie minus, minus 2, żeby tutaj jakby się nie pogubić z tymi minusami. Plus yc to jest 5, dobrze, a ya to jest 1, czyli minus 1. Dobrze, do kwadratu, pierwiastek zamykamy, cyk, cyk. No dobrze, co my tu dostaniemy? Tutaj będzie 4 dodać 2, czyli 6 do kwadratu. Plus 5 minus 1 to jest 4, 4 do kwadratu, równa się, no i trzeba to do kwadratu podnieść. Broń Boże, że wy to sobie to rozbijecie teraz na dwa pierwiastki. Nie ma rozbijania takich rzeczy, że to jest 6 plus 4, czyli 10. Jest taka odpowiedź? No oczywiście, że jest. Nie ma czegoś takiego jak rozbijanie sumy liczb pod pierwiastkiem na dwa pierwiastki. Tak nie można, bo to nie działa. Trzeba po prostu podnieść każdą z tych liczb do kwadratu, dodać i wtedy policzyć pierwiastek ewentualnie. 6 do kwadratu 36, 4 do kwadratu 16, równa się, no to będzie pierwiastek 36 plus 16. 46 plus 6, 52 chyba, jak tak patrzę. No i co? No i nie ma takiej odpowiedzi. Trzeba sobie wyciągnąć czynnik przed znak pierwiastka. Można sobie to rozbić po prostu na czynniki pierwsze. 52 na 2 to będzie 26, 26 na 2 to będzie 13. No to już na 13, bo liczba pierwsza. No i te dwójki, to jedna dwójka będzie przed pierwiastkiem. Czyli to będą dwa pierwiastki z 13. Czyli mamy taką odpowiedź, mamy odpowiedź B. No to lecimy dalej. Zdanie 21. Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku O i promieniu R równym 8. Cięciwa AC ma długość 8 pierwiastków z 3. Czyli wiemy już, że tutaj mamy 8 pierwiastków z 3. Dobrze. Co mamy policzyć? Miara kąta BAC. BAC. O to się pytają, czyli o ten kąt się pytają, alfa. Dobrze. Mamy ogarnąć, jaki to jest kąt. No dobra, takie zadanie specjalne mamy. No tutaj to, co rzeczywiście najłatwiej by było z czego tu skorzystać. O, bo to ważna rzecz. Ten kąt tutaj to jest kąt wpisany, oparty na połowie okręgu naszego, tak? No bo to jest, można powiedzieć, kąt wpisany, to jeżeli jego wierzchołek leży gdzieś na okręgu. Natomiast kątem środkowym, który jest oparty na tym samym łuku, jest ten kąt. Ten kąt ma 180 stopni, no wiadomo. Natomiast kąt wpisany, oparty na tym samym łuku, jest dwa razy mniejszy, czyli tu jest 90 stopni. To może być istotne w tym zadaniu, powiedzmy sobie szczerze. Jak najbardziej jest, bo skoro wiemy, że tu jest promień 8, no to znamy tu długości. Tu jest 8, tu jest 8, tak? No bo tu są na pewno promienie. No to jak tak patrzę, to mi to wygląda, wam powiem, na 30 stopni i lecimy dalej, ale muszę wam to jakoś udowodnić, tak? Dlaczego 30 stopni? No można by tu funkcję trygonometryczną jakąś ułożyć, na przykład tej kąta alfa. Zauważcie, że nie mamy boku naprzeciwko, ale mamy prostokątną przy kącie, tak? Czyli możemy i mamy przeciw prostokątną, czyli można by tu kosinusa alfy zapisać, że kosinus alfy, no to by był ten bok, ta przyprostokątna przy kącie, czyli 8 pierwiastków z 3, przez przeciw prostokątną, czyli w sumie przez 16. No i to się skróci do pierwiastka z 3
4:2. No i jak nie pamiętacie, to w karcie wzorów również jest. Jeżeli kąt jest ostry i kosinus ma być równy pierwiastek 3/2, no to alfa jest równa wtedy 30 stopni. Tak? No ja tutaj zauważyłem po prostu, że tutaj mamy ten trójkąt 30, 60, 90, czyli że jak tu jest a pierwiastka z 3, tu jest wtedy a tu jest 2a. I zauważyłem, że tutaj jest jakby 2 razy 8, a tutaj jest 8 pierwiastków z 3, tak? Czyli te ósemki z tym a się mi zgadzały, więc tu musi być 8, więc tu jest 8 na pewno to swoją drogą, natomiast te kąty wtedy działają tak, że tu jest 90, tu jest 30, tu jest 60 stopni, tak? Tak też można by było szybciutko to zrobić. Zadanie 22. Kąt alfa jest ostry oraz 4 tangensy alfa są równe 4 sinusy kwadrat alfa plus 3 kosinusy kwadrat alfa. Tangens kąta. Okej. No bardzo proste zadanie z trygonometrii. O ile pamiętacie, no tak naprawdę, no taką podstawową własność, jeśli chodzi o trygonometrię, sinusy, kosinusy, czyli jedynkę trygonometryczną, tak? Też jest w karcie wzorów. Sinus kwadrat alfa dowolnego kąta plus kosinus kwadrat alfa dowolnego kąta zawsze daje nam 1. To jest to, z czego byśmy tutaj sobie skorzystali, już wam powiem, ok? Dobra, przepiszmy sobie to, co my tam mamy. Czyli mamy, że 4 tangensy kąta alfa to są 3 sinusy kwadrat alfa. Dodać 3 kosinusy kwadrat alfa, oni się pytają o tangensa, czyli my chcemy w jakiś sposób wyznaczyć samego tangensa, tak? No to tak, po pierwsze zauważcie, że po prawej stronie to tu przecież możemy trójkę wyciągnąć jako wspólny czynnik przed nawias. Jeżeli macie problem z wyciąganiem wspólnych czynników przed nawias, to tutaj trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. 3 i w nawiasie będzie sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa. O, nie? No i co? No i to, co jest w tym nawiasie, to przecież jest dokładnie to. Czyli to jest równe 1, bo to jest jedynka trygonometryczna. A my chcemy samego tangensa policzyć, czyli wystarczy to jeszcze na 4 podzielić obu stronie, czyli sam tangens alfa w tym zadaniu to będzie, no 3 razy 1 to jest 3, no to 3/4. Okej, 3/4 mamy odpowiedź A. Lecimy dalej. Zadanie 23. Dane są dwa trójkąty podobne A, B, C i K, L, M o polach równych odpowiednio P oraz 2P. Obwód trójkąta ABC jest równy X. Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie. No dobrze, dwa trójkąty podobne o polach P oraz 2P. Obwód trójkąta jest równy X. Jeżeli macie jakieś dwie figury podobne, czyli macie na przykład, no już niech będzie, że tu jest ten trójkąt, tak? Mamy jeden jakiś trójkącik, o, dobra, i my sobie go tutaj skopiujemy. No i ten drugi to jest większy, tak? To będą na pewno trójkąty podobne, bo go skopiowałem. To jest nasz trójkąt A, B, C, a ten jest, no, podobny, K, L, M. No to ogólnie wiemy, że jeżeli są jakieś figury podobne, to bok jakiegoś nowego, tak, załóżmy, że to bym nazwał sobie bok A, to by był A', to byłby B, a to był B', to był C, a to byłby C'. To ogólnie wszystkie boki są zawsze w tej samej skali do siebie i ta skala to jest równa K. Ale nie tylko długości boków, ogólnie wszystko, co jest jakby w jednostce długości, czyli na przykład obwody również, czyli L' do L również jest w skali. Natomiast jeżeli porównujecie pola do siebie, czyli pole czegoś podobnego do siebie, to wtedy dostajecie skalę do kwadratu. A, tutaj trochę nie wyszło, ale dobra. Mam nadzieję, że czytelnie. No i teraz oni nam powiedzieli, że o polach równych odpowiednio P oraz 2P. Czyli wiemy, że skala do kwadratu i teraz tak, P' to jest 2P, a nasze stare pole to jest P. Czyli my wiemy, że skala do kwadratu to jest po prostu 2. Czyli skala to będzie pierwiastek z 2, tak? No i ponieważ obwód ABC, czyli tego mniejszego, jest pierwiastek z 2, a wiemy, że tego większego nie znamy, bo pytanie jest o tego większego, tak? Ile to będzie? No to wiemy, że L' do L jest równe skali. L' nie znamy, ale znamy tego małego, że to jest x, a to jest pierwiastek z 2. No to wystarczy to przez x pomnożyć, czyli nasz L' wychodzi pierwiastek z 2 razy x. No trochę tutaj jakoś się nie mogłem zmieścić w tym zadaniu, no ale mam nadzieję, że damy radę. Czyli co? No tak, czyli a dlaczego? Bo ponieważ stosunek obwodów trójkątów podobnych jest równy stosunkowi pól tych trójkątów, nie, kwadratowi stosunku pól tych trójkątów. Okej, okay, moment, kwadratowi. No pola są w skali do kwadratu, a obwody w pierwiastek z 2, czyli kwadratowi, czyli pierwiastkowi kwadratowemu ze stosunku pól, no bo to będzie pierwiastek z 2, czyli to będzie bo 2. Tak, w ten sposób by to zadziałało.
Zadanie 24. Punkty A oraz B leżą na okręgu o środku O, a proste K i L są styczne do tego okręgu w punktach odpowiednio A i B. Te proste przecinają się w punkcie S i tworzą kąt o mierze 76 stopni. Zobacz rysunek. No dobrze, mamy tutaj wszystko ładnie narysowane. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta OBA jest równa OBA. O taki kąt się pytają. Dobrze, to sobie to od razu tutaj zaznaczmy, czyli trzeba by sobie tutaj narysować. No co to będzie? To będzie promień, a to jest styczna. Pamiętajcie, że między styczną a promieniem, który dochodzi do punktu styczności, czyli chodzi mi o to miejsce, tu będzie na pewno kąt prosty, oczywiście do prostej, nie do okręgu, a to będzie jakiś promień R. No i to, co polecam w tych rysunkach na okręgi zazwyczaj robić, to dorysujcie sobie wszystkie promienie, gdzie ewentualnie są jakieś punkty na okręgu, czyli tu mamy jeszcze punkcik A, no to by wypadało też dorysować ten promień. Czyli ja bym tutaj już też sugerował dorysowanie, bo tu też będzie promień, ten sam promień i tu będzie również kąt prosty. Może się przydać. A oni się pytają o kąt OBA, OBA, czyli o ten kąt tutaj, czyli tu jest jakiś kąt alfa, powiedzmy sobie szczerze. No dobrze. No dobra, słuchajcie, no to jest dość proste zadanie, natomiast trzeba wiedzieć o jednej rzeczy ważnej, bo jeżeli macie rzeczywiście te dwie styczne, które się przecinają w jednym punkcie, tak, to te styczne, ten długość odcinka od punktu tego przecięcia się dwóch stycznych, punktu styczności, czyli ta długość jest taka sama jak ta tutaj. Zawsze. Czyli można powiedzieć, że ta długość tutaj jest jakaś x i ta długość tutaj również jest x. O. No i co my dzięki temu wiemy? No wiemy dzięki temu, że na przykład ten trójkąt ABS, on jest równoramienny, czyli te kąty, które ma w tym miejscu, ten kącik może w jakimś innym kolorze, ten kącik i ten kącik są takie same, tak? Jakbyśmy to sobie nazwali beta, no niech będzie beta. A poza tym wiemy, że wszystkie kąty 3 w trójkącie, w suma ich musi dać 180 stopni, czyli dwie bety plus 76 stopni musi dać nam 180 stopni. No to dwie bety będą równe. 180 minus 76 to chyba 104. 104 stopnie. Dzielimy sobie to na 2, bo chcemy jedną betę, a nie dwie. Czyli nasza beta będzie równa, no 52 stopnie. Czyli tu jest 52, tu również jest 52. Tylko po co mi to? No bo skoro wiemy, że między styczną a promieniem jest tu kąt prosty, to również ten kąt prosty będzie w tym miejscu. No przecież te dwa kąty w sumie muszą dać 180 stopni. Czyli my dodatkowo wiemy, że alfa dodać ta beta, którą policzyliśmy przed chwilą, tak, musi dać nam 90 stopni. A skoro tak, to alfa to będzie 90 stopni minus nasza beta, czyli nasza alfa to będzie 90 stopni minus nasze 52 stopnie, czyli nasza alfa będzie równa, no to będzie 38 stopni, nie 48 przypadkiem. No dobra, mamy taką odpowiedź, mamy odpowiedź. No mówiłem, dużo zadań z takiej geometrii płaskiej, tak? Jakieś różne trójkąty, nie trójkąty. Jeżeli nie widzieliście mojego wykładu na temat tego, jak zdobyć 50% na maturze podstawowej i rozszerzonej, to również tu trzymajcie link do mojego materiału. Mówię tam o tym, co tu tak naprawdę wypadałoby się nauczyć właśnie na tą maturę podstawową, w tym przypadku na 50%. I mówię tam przede wszystkim o tym, że geometria płaska to dobry pomysł. No plus funkcje równania układy. Ale to obejrzyjcie, zobaczycie, o co mi chodzi. Kolejne zadanie. O, znowu geometria, no ciekawe. 25. Powierzchnię boczną grania stosłupa prawidłowego. No dobra, to w takim razie stereometria bardziej. No ale to też związane z geometrią płaską. Powierzchnię boczną grania stosłupa prawidłowego czworokątnego rozcięto wzdłuż krawędzi bocznej grania stosłupa i rozłożono na płaszczyźnie, czyli to, co nam tutaj dali... Czyli to, co nam tutaj dali, to jest ta nasza powierzchnia boczna. Okej, cała powierzchnia boczna. No dobrze. Rozcięto wzdłuż krawędzi bocznej i rozłożono na płaszczyźnie. Otrzymano w ten sposób prostokąt, w którym bok ABC odpowiada krawędzi rozcięcia. Czyli to jest ta nasza wysokość duża H. Dobra. Przekąt na C tego prostokąta ma 16 i tworzy z bokiem BC kąt o mierze 30 stopni. Zobacz rysunek. Dobrze, długość krawędzi podstawy tego grania stosłupa jest równa. Aha. No dobra, tutaj kilka rzeczy trzeba wiedzieć. Na przykład musicie znać, no bo tak, skoro to jest prostokąt, to myślę, że bez problemu wiemy, że tu jest kąt prosty na przykład, nie? Skoro tu jest kąt prosty, a tu jest 30, to tu musi być 60 stopni. Czyli tu się nam tworzy trójkąt nasz ulubiony 30, 60, 90. No i albo trygonometria, albo pamiętacie te proporcje. Jeszcze na proporcje są dwa sposoby. Moim ulubionym to jest tak, że jeżeli macie tak jakiś taki trójkącik, już to robiliśmy gdzieś tam w innym zadaniu, ale sobie powtórzymy, tu jest 60 stopni,
To jest 30 stopni, to jest kąt prosty. O. To tak, naprzeciwko największego kąta, a największy kąt to jest 90 stopni, jest dwa razy jakiś bok, czyli jakiś 2a. Naprzeciwko najmniejszego kąta, czyli to jest 30 stopni, bo to jest najmniejszy kąt, czyli naprzeciwko jest najmniejszy bok, najkrótszy. A najkrótszy to jest dwa razy krótszy niż tamten, czyli a. O. Natomiast naprzeciwko średniego kąta, czyli 60, jest średni bok i on jest równy a pierwiastka z 3, no trzeba to zapamiętać po prostu, tak? No i teraz zauważcie, że u nas 16 dali naprzeciwko 90 stopni, czyli to jest ten największy kąt, czyli najdłuższy bok, czyli to jest to nasze 2a. Naprzeciwko 30 jest najkrótszy bok, czyli A. No natomiast to H to będzie A pierwiastka z 3. No ale to oni o to się pytają, bo oni się pytają długość krawędzi podstawy. No bo chodzi o to, że jeżeli to jest całość jako ściana, jako nasza płaszczyzna boczna i to ma być graniostosu prawidłowy czworokątny, no to tak naprawdę tutaj będą cztery ściany takie boczne. Takie bardzo długie, tak? Jakbyśmy to teraz sobie mieli narysować. Jakbyśmy sobie mieli narysować, jak to będzie w trójwymiarze wyglądać, no to będzie tak. No i teraz załóżmy, jakbyśmy sobie nazwali, że jedna krawędź podstawy to jest jakiś X, bo jeżeli jest prawidłowy, czworokątny, graniostosłup czy ostrosłup też, to prawidłowe oznacza, że w podstawie jest figura foremna. Czyli jeżeli czworokątny prawidłowy, no to musi być kwadrat w podstawie. No i na te X-y, to te X-y się tutaj będą składać. Jeden X, drugi X, trzeci X, czwarty X, tak? Tutaj mamy, można powiedzieć, cztery te X-y. No bo to jest cała ta płaszczyzna boczna, czyli to dookoła tej bryły. No to musicie wiedzieć, bo tak to zadanie jest strasznie proste, tak? Trzeba A ogarnąć, no to patrząc, że 2A jest równe 16, no to wychodzi, że A musi być równe 8. Czyli A na dole jest równe 8, a wychodzi na to, że 8 to są 4 X-y, tak? Czyli wychodzi na to, że 4 nasze X-y są równe 8, no to dzielimy sobie na 4, czyli nasz X jest równy 2. No, trójkąt 30, 60, 90 albo sinusy, kosinusy, tak? Można by tutaj też jakiegoś tam sinusa 30 stopni opanować, też by wyszło dobrze. Czyli odpowiedź w takim razie D. No dobra, lecimy dalej. Zadanie 26. Dane jest ostrosłup prawidłowy trójkątny ABCS o podstawie ABC. Punkty D, E i F są środkami odpowiednio krawędzi AS, BS i CS. Dobra, czyli to można powiedzieć, że ta długość jakaś X jest taka sama jak ta. Ta długość tutaj, jakaś Y jest taka sama jak ta. I ta długość tam, tutaj jest jakiś Z, jest taka sama jak długość tutaj Z. Dobrze. Ok, co mamy policzyć? Stosunek objętości ostrosłupa D, E, F, S, D, E, E, F, D, E, F, S, czyli tego tu na górze, ok. Do objętości ostrosłupa A, B, C, S, A, B, C, S. Dobra, słuchajcie, jeżeli jesteście wprawieni, no to tak, widzicie, że skala podobieństwa tych figur przestrzennych, bo takie coś również istnieje, no ewidentnie jest równa 2, tak? No bo bok tego dużego, bok na przykład tego AS, tak, AS, do boku SD, czy tam DS, o, czyli 2x przez x to będzie 2, nasza skala równa jest 2. No i teraz wiemy na przykład, że jakieś tam boki, tak, jakieś A prim do A jest w skali, wszystkie długości w jednostce długości są w skali, natomiast wszystko, co jest związane z polem, czyli pole na przykład jakiejś figury do pola, znaczy pole figury podobnej do innej jest w skali do kwadratu. No to jak myślicie, jak się zachowują objętości? Czy macie może pomysł? Tak, jest to skala do potęgi trzeciej. No czyli w takim razie objętość tego dużego, czyli tego, a który do którego? Dobra, no właśnie, bo ja nie w tą stronę. No ale to już trudno. Czyli objętość tego dużego A, B, C, S do objętości tego małego D, E, F, S będzie w skali do trzeciej, czyli to będzie 2 do trzeciej, czyli będzie 8. To jeżeli oni chcą odwrotnie, tak, bo chcą ten do tego, no to tu trzeba jakby odwrócić sobie, to nie będzie 8, tylko 1/8, czyli odpowiedź C. No to jest taki najszybszy sposób, jeżeli o tym wiecie, natomiast jeżeli nie wiecie, no to można by to teraz z pola po prostu ze wzoru na pole i objętość zrobić, tylko no trochę tutaj zabawy będzie, nie ukrywam. No bo pole się zmieni z kwadratem, wysokość się zmieni ze skalą, czyli rzeczywiście się pojawi tam skala do trzeciej. No tak to zadanie powinniśmy zrobić. Pamiętajcie, że w bryłach podobnych objętości zmieniają się w skali do potęgi trzeciej. Możecie zapamiętać ogólnie w figurach podobnych, że jeżeli jednostka czegoś jest na przykład do drugiej potęgi, no to będzie skala do drugiej. Jeżeli jednostka jest na przykład właśnie w centymetrach sześciennych, no to będzie skala również do trzeciej. Łatwo zapamiętać. No dobrze, zadanie 27. Dane jest graniostosu prawidłowy trójkątny ABCDEF.
No dobrze, narysowali i on jest prawidłowy trójkątny. Prawidłowy, jeszcze raz sobie powtórzmy, to oznacza, że w podstawie jest figura foremna, czyli jeżeli prawidłowy trójkątny, no to będzie trójkąt równoboczny, czyli tu będzie wszędzie taka sama długość jakaś a, załóżmy. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale już sobie to zaznaczmy, przeczytajmy pytanie. Na którym z rysunków prawidłowo narysowano, okej, oznaczono i podpisano kąt alfa pomiędzy ścianą boczną ACFD, ACFD, czyli między tą ścianą. Ja spróbuję zrobić to zadanie tak, że ja nie patrzę, co tu się dzieje, okej, ja spróbuję sam to zaznaczyć. Między ścianą ACFD i przekątną AE, ściany bocznej ABED. Aha, czyli kąt między jakąś długością, jakąś krawędzią, odcinkiem, a płaszczyzną. No ogólnie, jeżeli chodzi o takie zabawy, no to to działa tak. Jak macie sobie jakąś tam płaszczyznę, wyobrażacie sobie jakąś, że jest sobie jakaś płaszczyzna. Jest sobie teraz jakiś taka, jakaś prosta, która gdzieś tutaj w tym punkcie przecina tą płaszczyznę, tak, to sobie później tam gdzieś leci. To kąt między płaszczyzną a tą prostą wyznaczamy w ten sposób, że najpierw wyobrażamy sobie, że rzutujemy cień tej prostej na tą płaszczyznę, tak od góry patrząc, tak pod kątem prostym, czyli można powiedzieć, że sobie wyobrażamy, że ta kartka papieru jest idealnie płasko, tu tam coś przecina i świecimy od góry i rzucamy sobie cień, można powiedzieć, tej prostej, tak? Czyli jakbyśmy sobie zrzutowali ten cień tej prostej na to coś, no to ten cień powstanie jakiś taki cień tutaj nam powstanie, tak? To będzie też jakiś taki odcineczek. I ten kąt, o który oni się pytają, to jest kąt między cieniem, takim rzutem pionowym można powiedzieć, a tym czymś. Czyli tak, my musimy sobie wyobrazić, że tą płaszczyzną u nas to jest to... I my rzucamy cień tej czerwonej, no to najważniejsze co jest? Najważniejsze jest to, że ten punkcik, jak go zrzutujemy idealnie, no to on się pojawi, idealnie się pojawi w tym miejscu. Ten cień tej czerwonej przekątnej to będzie tutaj. Nie? No dobrze, no to jeżeli tutaj, to ten kąt będzie w tym miejscu. Tu będzie ten kąt alfa jakiś w takim razie, o który się pytają. Dobra, czy mamy tu coś takiego? No mamy coś takiego, to będzie odpowiedziała. No dobra, no takie trochę ciekawsze zadanie, no bo nic tu innego nie ma sensu. Nie. No bo tu chodzi o to pod kątem prostym, tak? Tak, czyli tu rzeczywiście będzie musiał być kąt prosty ewentualnie. W pojemniku znajdują się losy loterii fantowej ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi od 1000 do 9999. Przeczytałem dobrze za pierwszym razem. Każdy los, którego numer jest liczbą o sumie cyfr równej 3, jest wygrywający. Okej, suma cyfr równa 3. Dobra, wygrywający. Uczestnicy loterii losują z pojemnika po jednym losie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że pierwszy los wyciągnięty z pojemnika był wygrywający. Aha, no dobrze, no to tak. Pierwsze co, to musimy się zastanowić nad naszą omegą, bo za omegę zazwyczaj dają już punkt, tak? Czyli nasza omega, czyli nasza moc omegi, można tak, można ewentualnie tak. Nie ma znaczenia, ważne, żeby jakieś dwie kreski były, bo bez kresek oznacza, że będziecie wymieniać elementy, a coś takiego to oznacza, że to jest moc zbioru, a moc zbioru może brzmi strasznie, ale moc zbioru to jest nic innego jak liczebność zbioru, a znowu liczebność zbioru to jest to samo, co po prostu ile elementów jest w tym zbiorze, tak? Ilość elementów nas interesuje. No dobrze, dobra, pierwsze pytanie, od 1000 do 9999. Ile to jest liczb? To tu można się łatwo złapać, bo jak ktoś odejmie od tej liczby tą, to mu wyjdzie ile? 8999, ale nie tak mamy to zrobić, bo odejmiecie też tysiaka wtedy, nie? Tych liczb będzie 9000, jak tak patrzę, bo tu tak naprawdę trzeba by było, bo o takie liczby nas interesują. Wiemy, że liczb od 1 do 9999, no to ile jest? Jedynka to będzie pierwsza liczba, dwójka to będzie druga liczba, bla 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 bla. 9999 to będzie liczba 9999. Czyli w tym miejscu to będzie 9999 liczb, tak? A my chcemy od tysiaka. No to teraz co chcemy wyrzucić z tego zbioru? No liczby od 1 do 999, bo tysiak już nas interesuje. W tym zbiorze jest ile liczb? No analogicznie jak poprzednio, od 1 do 999 to będzie 999 liczb. No to żeby to policzyć,
ile tutaj jest, no to trzeba po prostu 9999 odjąć 999. Wyjdzie 9000, tak? No bo jakbyście normalnie to od razu sobie odjęli, no to wyjdzie o jeden mniej, bo tysiaka jakby nie liczycie wtedy, tak? Tysiaka wywaliliście, byście zaczęli od 1001 wtedy, można powiedzieć. Czyli nasza, można powiedzieć, omega jest równa 9000, w sensie moc omegi. No to już jakiś punkcik powinien być. No dobrze, i teraz nasze zdarzenie A. Napiszmy sobie, czym jest zdarzenie A. To będzie zdarzenie polegające na wylosowaniu liczby o sumie cyfr równej 3. Tak, takie jest nasze zdarzenie w tym zadaniu. Okej. Okay. No i teraz pytanie, ile tych naszych tutaj takich sytuacji może być, że suma cyfr ma być 3. No zauważcie, że suma cyfr równa 3 i to mają być czterocyfrowe liczby. No to tak naprawdę można by się tu zastanowić nad tym w taki sposób, że ta liczba może mieć na przykład, zrobimy sobie podpunkt A, że cyframi tej liczby będzie. No i co może być? Żeby suma cyfr była równa 3, no to mogą być na przykład, czyli 3 jedynki i 0 może być, tak? Taka opcja może być. No dobrze, no to teraz możemy po prostu wypisać wszystkie takie opcje, czyli jakieś A1, tu bym sobie wypisał w klamerce, no to tak, no może być właśnie 1, 1, 1, 0, może być teraz to 0 możemy przestawić. Na rozszerzeniu to by można kombinatorycznie to zrobić, ale już damy spokój, bo to podstawa. Czyli teraz to 0 można przestawić sobie tutaj, później to 0 można sobie przestawić tutaj, no i możemy tu? No nie możemy zacząć liczby od 0, także to będzie wszystko. Czyli moc, można powiedzieć, tego naszego pierwszego zdarzenia A1, no to ile tych elementów są? 3. Okej, okay. Podpunkt B, cyfry liczby. No dobrze, no to jak 3 jedynki wykorzystaliśmy, no to może być jeszcze dwójka, no musi być jedynka i wtedy 2 zera w takim razie muszą być, nie? No dobra, czyli nasze A2, czyli tutaj jakieś kolejne liczby sobie powymieniamy. No to może tak zacznijmy normalnie, czyli tak, może być jedynka, może być 1200. Ustalmy, że na początku najpierw jedynkę na sztywno zabetonujemy i będziemy tą dwójkę przestawiać, żeby nie zgubić żadnych kombinacji po prostu. Czyli teraz będzie 0, 2, 0 i później będzie 1, 0, 0, 2. Z jedynką na początku to wszystko, więcej się nie da. No teraz z dwójką na początku, no może być tak, 2, 1, 0, 0. No i znowu jedynkę przestawiamy, 2, 0, 1, 0 i 2, 0, 0, 1. Czy coś jeszcze może być? No nie, no tylko od jedynki albo od dwójki się może zaczynać, nic więcej się tutaj wydarzyć nie może. Czyli moc tego naszego zdarzenia drugiego, znaczy drugiej opcji, no to mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 takich opcji. No powiem wam, że jak na podstawę to takie całkiem ciekawe zadanie, ale w końcu za 3 punkty prawdopodobieństwo. No i chyba jeszcze trzecia opcja będzie, no zaraz się zastanowimy, czy więcej. No teraz będą cyfry, no jeszcze jakieś mogą być, no może być trójka po prostu, tak? Czyli może być 3, no i muszą być jeszcze 3 zera w takim razie, no bo czterocyfrowa musi być w jakiś sposób, tak? No to tutaj nasza 3, no to tu nie mamy za dużo opcji, to będzie po prostu 3000 i już nigdzie indziej tej trójki nie możemy przestawić, bo 0 by się zaczynało. No to moc tego zdarzenia A3, no to 1. No i co my musimy teraz na koniec zrobić z tym? No podsumować, czyli ogólnie moc zdarzenia A, no to będzie suma tych wszystkich sytuacji, czyli moc zdarzenia A1 dodać moc drugiej sytuacji, dodać moc trzeciej sytuacji, no liczebność, ilość elementów, czyli tak, tu mieliśmy A1 równe 3, czyli 3 dodać nasze A2 to jest 6, czyli dodać 6 i dodać A3, czyli dodać nasze 1, no i teraz nasze prawdopodobieństwo już na koniec, może tutaj prawdopodobieństwo zdarzenia liczymy, że to jest moc zdarzenia tego naszego A przez moc naszej omegi. Nasza A to jest 10, nasza omega to jest 9000, no to zera się skracają, wychodzi na to, że to wychodzi 1/900. No dobrze, no to odpowiedź do zadania, odpowiedź, oblicz prawdopodobieństwo to wynosi 1 do 900. O, rozważamy wszystkie równoległe boki o obwodzie równym 200 i kącie ostrym o mierze 30 stopni. Podaj wzór i dziedzinę funkcji opisującej zależność pola takiego równoległoboku od długości x boku równoległoboku. Zależność pola takiego równoległoboku od długości x boku równoległoboku, ej. Oblicz wymiary tego z rozważanych równoległoboków, który ma największe pole. No powiem szczerze tak, w dwóch zdaniach jest użyte 3 razy słowo równoległobok. Myślę, że z polskiego niektórzy mogliby tu pogonić lekko. Mogli napisać oblicz wymiar figur. O! No wiemy już, o co chodzi, nie? Który ma największe pole i oblicz to największe pole. Bardzo lubią te pola, zauważyłem na tych wszystkich właśnie optymalizacjach. Tutaj w ogóle jeszcze macie link do zadania z próbnego z grudnia.
Tam było kąpielisko, też pole, też optymalizacja, też za 4 punkty. Także myślę, że naprawdę pewniaczek się zapowiada. No dobrze, no to może rysunek jakiś poglądowy w takim razie sobie zróbmy. Jest równoległobok, no to równoległobok jak wygląda? A, i ma mieć kąt ostry 30 stopni. Dobrze, to jest nasz równoległobok, ja już bym u niego boki podpisał, że to jest jakiś bok A, to jest jakiś bok A. A nie, poczekajcie, bo oni tutaj narzucili, że od długości x boku, no to x ma być bokiem. Dobra, no to tu niech będzie x, to niech będzie x, no to tu niech będzie y i tu niech będzie y. Dobra, wiemy jeszcze w tym zadaniu, że kąt ostry ma mieć 30 stopni, czyli tu musi być 30 stopni. Remontują mi chodnik na zewnątrz, a jest gorąco i muszę mieć otwarte okno, ale ten mikrofon powinien się sprawdzić, chyba nie powinniście nic słyszeć, zobaczymy. Więc jak tu jest 30 stopni, to również tu jest 30 stopni, o. Tak, no bo w równoległoboku kąty naprzeciwko siebie mają tą samą miarę. Dobrze, można by od razu ogarnąć, ile ma ten drugi, no bo to będzie 180 minus 30, czyli 150, ale to chyba się nam nie przyda, powiem wam szczerze. Bo mamy teraz tak, czyli mamy optymalizację. Najpierw się zastanawiamy, najpierw sobie dane ogarnęliśmy, dobrze, dobrze, co mamy zrobić? Mamy obliczyć takie wymiary, żeby pole było największe. No i teraz pole równoległoboku, mamy kilka opcji, żeby liczyć pole. No bo pole można policzyć, że to jest bok razy wysokość, tylko wysokość prostopadła do tego boku, tak? Czyli jeżeli biorę bok x, to bym musiał wziąć wysokość prostopadłą, czyli taką, tak? Jakbym chciał wziąć y, bo mogę, to wtedy muszę wyznaczyć sobie tą wysokość, to by było coś takiego, to by była wysokość, wtedy odpowiednia do y, tak? Natomiast jest jeszcze inny wzór na równoległobok, wkleję wam tutaj gdzieś z karty wzorów, że równoległobok to można policzyć jako bok i razy sinus kąta między tymi bokami, ok? Czyli u nas my możemy to policzyć, że to jest x razy y razy sinus kąta 30 stopni, tylko że sinus 30 stopni również macie w tablicach, to jest 1/2, czyli nasze pole to jest, no jak już zrobimy w odpowiedniej kolejności, 1/2 x razy y, tak? No i teraz, ponieważ to pole ma być zależne tylko od x-a. Tutaj nawet napisali, że mamy to zrobić jako funkcję i później jeszcze dziedzinę wyznaczyć. Nie muszą wam tego pisać i tak musicie to zrobić. Dziedzina zawsze w tych zadaniach. Za brak dziedziny minus 1 punkt. No to musimy teraz coś wykorzystać z tego zadania, co nam napisali. A napisali nam dużo, bo że obwód jest równy 200. Żeby tego y-ka w x-ie wyznaczyć. Tak, żeby to było tylko x w tym polu, a nie x i y. No to obwód 200, no to to możemy wykorzystać, że co? No obwód równoległoboku to jest 2x. Dodać 2y w tym zadaniu, nie? I to będzie 200. No dobrze. No to co? Możemy to sobie na 2 podzielić, bo aż by było szkoda. Czyli x plus y musi dać nam 100 i chcemy y-ka wyznaczyć, to wystarczy x-a wyrzucić na prawą stronę, czyli będzie 100 minus x. O, super. Ja to wezmę sobie tutaj w rameczkę, bo my będziemy z tego jeszcze często korzystać w tym zadaniu, już mogę wam powiedzieć. No i teraz za tego y-ka, który jest tutaj, o, cyk, 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 tutaj wstawiamy sobie właśnie tego y-ka. Czyli tu już możemy napisać, że nasze pole nie będzie już tylko zależne od x-a, czyli możemy podkreślić, że to jest pole od x-a, tylko zależne, jest równe 1/2 x razy, no i ten y to będzie 100 minus x. Ok, polecam to policzyć, w sensie powymnażać, czyli tak, tu będzie 1/2 x razy 100 to będzie 50 x, 1/2 x razy minus x to będzie minus 1/2 x kwadrat. No dobrze, ja tu proponuję to poprzestawiać, żeby się łatwiej patrzyło, minus 1/2 x kwadrat, dodać 50, tak bym proponował, no 50 x oczywiście, tak bym proponował to zapisać, bardzo dobrze. No i co dalej? Dalej musimy dziedzinę zrobić, znaczy oni nam napisali podaj wzór i dziedzinę funkcji, więc spoko, podpowiedzieli co macie zrobić, ale tak jak mówię, nawet jak nie napiszą w zadaniu, że macie dziedzinę wyznaczyć, to i tak musicie ją wyznaczyć, bo musicie wiedzieć, czy to co wam wyjdzie jest w ogóle możliwe w zadaniu, tak? No i o co chodzi z tą dziedziną? Jeżeli chodzi o dziedzinę funkcji i to mamy geometrię, no to wszystkie długości, jakie się pojawiają w tym zadaniu, mamy raptem dwie, mamy x i y, no nie mogą być liczbami, no ujemnymi i zerem nawet nie mogą być, tak? No bo jeżeli jeden bok z tego równoległoboku byłby zerem, no to to nie jest równoległobok, tylko jakiś kurczy odcinek by był, nie? Czy coś takiego, to w ogóle nie ma sensu wtedy. No dobrze, czyli dziedzina. No i do dziedziny najpierw założenia, czyli najpierw robimy sobie założenia, że zarówno x musi być dodatni, tak? Jak i również, czyli i
Y musi być dodatni, tak? No bo dwa boki. No i tak. X, że jest dodatni, no to jest już super zrobione. Pamiętajcie, że teraz wszystkie te nasze jakieś założenia, które macie w tym zadaniu, my musimy je dokręcić, przedstawić, zamienić na niewiadomą, która się pojawia w tym tej naszej funkcji, tak? Czyli ponieważ u nas jest tylko X, więc wszystko musimy na X-a dokręcić. No X już jest super, natomiast tutaj tego Y, że jest większy od zera, no to znowu wykorzystujemy to stąd i wrzucamy tutaj. No bo wiemy, że Y to jest 100 minus X. O, tak zrobię, chyba będzie bardziej normalnie, tak? Za tego Y tutaj wstawiamy. No dobrze, czyli wychodzi, że 100 minus X musi być większe od zera, czyli minus X musi być większe niż minus 100. Mnożymy sobie przez minus 1, no to wychodzi, że X, oczywiście, że zmieniamy znak, czyli będzie mniejszy, bo przez ujemną liczbę dzielicie, od 100. I to już jest skończony drugi warunek. No i teraz oba te warunki trzeba połączyć ze sobą, więc ja tu może to kolorystycznie rozróżnię. O, można w głowie, ale no załóżmy na spokojnie, robimy sobie oś i tak, pierwszy warunek mamy gdzieś tam 0, drugi warunek gdzieś tam mamy 100. No i pierwszy warunek jest, że x jest większy od 0, no to większy, czyli tak, i lecimy w prawą stronę, to będzie ten warunek, tak? A ten warunek, że x jest mniejszy niż 100, no to to będzie cyk, cyk i w tą stronę to będzie ten fioletowy warunek, ten tutaj. Nasza dziedzina w tym zadaniu to jest, no to miejsce, tak, X, który no, jest częścią wspólną tych założeń, no, czyli od 0 do 100, bo to tutaj się to pokrywa, nie? Czyli nasz X należy od 0 do 100. O, i to już też zaznaczymy sobie w rameczkę, bo to też jeszcze się nam teoretycznie powinno przydać. Mamy dziedzinę, mamy funkcję, super ekstra. Zostało co do zrobienia? Oblicz wymiary tego z rozważanych równoległoboków, który ma największe pole i oblicz to największe pole. Dobrze. No to teraz wracamy do tego naszego pola. To jest wzór na to nasze pole. Też sobie tu w rameczkę to zaznaczę, bo to będzie istotne. No i teraz, jaka to jest funkcja? No jest x kwadrat, no to jest to funkcja kwadratowa, więc powinniśmy chociaż sobie tak troszeczkę naszkicować, jak to wygląda, tak? No mniej więcej, nie musimy się tutaj jakimiś wartościami przejmować specjalnie, natomiast wiemy na pewno, że na osi poziomej jest x, a na osi pionowej będzie to nasze pole, tak? No bo wartością tej funkcji jest wartość tego pola. No i teraz, ponieważ przy naszej niewiadomej do kwadratu jest minus 1/2, to więc wiemy, że ta parabola będzie smutna, czyli będzie miała ramiona w dół. Jeżeli potrzebujecie wszystkiego, wszystkich informacji, jakie musicie wiedzieć na temat funkcji kwadratowej, to tutaj trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. Również tam mam sprawdzian na 5 z różnymi zadaniami właśnie z tego tematu, także myślę, że też się może przydać. Funkcja kwadratowa, kilka dobrych procent na maturce rzeczywiście się pojawia. Czyli ta parabola wygląda jakoś tak na przykład, nie? No nie wiadomo jak, nieważne gdzie są miejsca zerowe, to nas naprawdę nie interesuje. Ja już tu widzę, że tu zero będzie zerować, czyli w teorii to będzie jakoś tak wyglądać bardziej, ale to naprawdę nie jest mega istotne, jak tak narysujecie. Po prostu ważne, że ramiona do dołu. Tak, to musimy po prostu tu jakoś uargumentować fakt, że wiemy, gdzie pole jest największe. Tak, czyli to może na żółto, żeby było wiadomo, co ja rysuję, tak? Czy ja rysuję pole? Funkcję pola. To jest moje P od X. No i teraz pytanie. Gdzie jest największe pole? Moje pole. No bo przecież pytają się o pole największe, tak? Największe pole. No największe pole to jest punkt, to jakby pole jest na osi pionowej, no to im wyżej, tym większe pole. No to w tym miejscu jest pole największe, tak? Tutaj. Tu jest największe pole. Tu jest P maksymalne, można powiedzieć, nie? No i oni się pytają, oblicz wymiary tego z rozważanych równoległoboków, no czyli jakby tutaj dla jakiego, można powiedzieć, x-a to jest, no dla x-a tutaj, no x-a wierzchołka tej paraboli, no x wierzchołka nazywamy albo xw, albo p, tak? Małe p zazwyczaj się stosuje. No i to policzmy to p. P to był wzór minus b przez 2a, macie w karcie wzorów ewentualnie. Tylko tu akurat nie mamy żadnej kolizji oznaczeń, no oczywiście b mam na myśli co? No b to jest liczba przy x, czyli to jest ta 50, tak? A to a to jest ta liczba, która jest przy x kwadrat, czyli ta minus 1/2. No żebyście się tutaj nie pomylili, czasami w zadaniach są też tutaj a i b wcześniej, tak? No trzeba się po prostu nie pogubić w tych oznaczeniach. No musicie wiedzieć, co robicie po prostu w tych zadaniach, dlatego 4 punkty aż. No dobrze, no to minus b, no to będzie minus 50, tak, przez 2a, czyli przez minus 2 razy 1/2, no to minus 1, czyli wychodzi p równe 50. No i teraz to,
co bym polecał tu zrobić, nie mówię, że na pewno punkt zabiorą, natomiast warto by było zauważyć, że, no bo to jest ta współrzędna x-owa, tak? Tutaj mamy x-a na osi poziomej. No to, żeby to miało sens, to musi należeć do dziedziny, czyli sprawdzamy teraz tą dziedzinę. Mamy napisane, że dziedzina to jest od 0 do 100. No to patrzymy, czy należy do dziedziny. Należy? No należy. Czyli należy do dziedziny. Jest super ekstra, jest ok. No to możemy napisać w takim razie, że nasze pole maksymalne to jest pole od x równego 50. Czyli my już wiemy w takim razie z tego wynika, że x jest równy 50 i to będzie 50 czegoś? Nie, tu nie było jednostek. No i teraz oni chcą wymiary, czyli i x i y, czyli teraz trzeba jeszcze y policzyć, a y, no znowu wracamy do tego przepisu, to jest przepis na naszego y, nie? No to go wstawiamy, ten przepis, czyli y to jest 100 minus x, czyli 100 minus 50. Aha, czyli y również wychodzi 50. Ok. No i jeszcze pole to maksymalne musimy policzyć. Pole możemy już policzyć po prostu z tego wzoru takiego normalnego. W sensie będzie najszybciej. No można stąd policzyć, tak? Bo x i y znamy. Można by też z tego wzoru z x policzyć, ale będzie więcej roboty, bo x kwadrat tam jest, nie? Więc z tego zielonego sobie skorzystamy, czyli mamy jedna, druga. Nasz x wyszedł 50, nasz y wyszedł 50. No to 50 razy 50 to jest 25 plus 2 zera, czyli 2500. No i 2500 na pół to będzie 1250. O, czyli tak, tu jest nasz x, tu jest nasz y, a tu jest nasze pole. No to odpowiedź do zadania, żeby nie było na koniec. Odpowiedź. Wymiary równoległoboku to x równy 50, y równy 50, a największe pole wynosi 1250. No i koniec zadania za 4 punkty, czyli za 8,7% w tym roku. No dobrze, zadanie 30. W pewnej grupie 100 uczniów przeprowadzono sondaż dotyczący dziennego czasu korzystania z komputera. Wyniki sondażu przedstawia poniższy diagram na osi poziomej podano, wyrażony w godzinach. Dzienny czas korzystania przez ucznia z komputera. Kropka. Na osi pionowej przedstawiono liczbę uczniów, którzy dziennie korzystają z komputera przez określony czas. Tu mamy super ekstra wykresik. Dobra, pytania. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Mediana dziennego czasu korzystania przez ucznia z komputera jest równa 2,25 godziny. Mediana. Dobrze, co to jest mediana? Mediana to są jakby dwie sytuacje na medianę, bo medianą albo jest. Mediana to jest liczba, która stoi idealnie po środku naszego zestawu danych, pod warunkiem, że jest ich nieparzysta ilość. No bo wtedy możemy tylko mówić o tym, że jest coś po środku. I te elementy muszą być ułożone od najmniejszego elementu do największego elementu, tak? Nie może być jakoś nie wiadomo jak, nie po kolei. Natomiast jeżeli jest parzysta ilość elementów, no to nie ma czegoś takiego jak środkowy wyraz. Wtedy musimy policzyć średnią arytmetyczną tych dwóch środkowych. No może tak przykład, no nie śpieszmy się, jedno ostatnie zadanie. To tak, żebyście ewentualnie zrozumieli ten temat, bo całkiem prosty tak naprawdę. Załóżmy, mamy sytuację, że jest jedynka, czwórka, piątka i ósemka. Tak, tu mamy pięć elementów. No to mediana są ułożone po kolei? No są. Jedynka, czwórka, piątka, ósemka. Są rosnąco ułożone, ok? No i teraz mediana to jest to, co jest idealnie po środku. Mamy ich pięć, więc to jest po prostu ta piątka. Tak, to jest ta nasza mediana. Mediana jest równa 5. Tyle, koniec takiej sytuacji. Natomiast jeżeli, załóżmy, miałbym inny jakiś zestaw liczb. Załóżmy, byłoby 7, 8... 8, załóżmy 10, 11 i 15, tak? Czyli mam ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jakichś elementów. Są też ułożone odpowiednio, tak? To trzeba tego pilnować. No to już teraz nie ma czegoś takiego jak środkowy wyraz, no bo środkowy wyraz to co, no? No 3,5, tak? No nie ma, no bo tu są 3 i tu są 3, no nie ma środka, tak? No to wtedy środek się jakby liczy średnią środka, czyli bierzecie sobie, można powiedzieć, te dwie środkowe liczby, czyli tom i tom, i robicie średnią, czyli 8 plus 10 na 2, no to będzie 18 na 2, czyli 9. I to jest ta wasza mediana wtedy, ok? No a tym polega mediana, tak żebyśmy sobie to wytłumaczyli. Tyle. Dobra, wróćmy do zadania. Macie to też w karcie wzorów w ogóle chyba. No dobra, tylko tu jest taki problem, że tutaj w pewnej grupie jest 100 uczniów, czyli... Okej, no to już jest ważna informacja, czyli jest parzysta ilość uczniów, tak? Czyli moglibyśmy się zastanowić, czy mediana to nie będzie żaden środek, no bo nie ma środka, parzysta ilość. Czyli które to będą numery tych uczniów, te idealnie po środku? Tych dwóch, z których średnio będziemy liczyć. No to będzie... No od jedynki do pięćdziesiątki jest 50 i później od 51 do 100 jest...
też 50. Czyli to będzie 50 wyraz, tak? Czy jakiś tam, nazwijmy sobie x, no może jakiś x50 jako numer wyrazu plus x51 na 2. Tak byśmy tutaj musieli policzyć tą medianę. No i teraz, czy one są ułożone? Zauważcie, że jest dzienny czas korzystania, okej, no bo tu mamy po kolei te czasy, czyli tak naprawdę możemy sobie po prostu teraz odliczyć 50 i 51 ucznia według tych ilości, no bo tu będzie 5 liczb 1, później jest 21 liczb 1,5 i tak dalej, i tak dalej. No to 50 wyraz, który będzie. Znaczy tak, tu już jest 5, 5 dodać 21 to już jest 26, no i tutaj mamy 24, czyli ostatni będzie 50, tak? W tym słupku z dwójki, czyli nasze, można powiedzieć tutaj, x50, czyli ten 50 uczeń, będzie ostatnim uczniem w tej kolumnie, tak? Czyli on będzie miał, on jest równy 2, jego tamten czas korzystania z komputera. No dobrze, a x51, no to będzie już tutaj będzie ostatni, no to będzie pierwszy z tej kolumny, czyli tu będzie 51, to będzie miał 2,5. No i trzeba policzyć średnią, czyli 2 plus 2,5 na 2, no to będzie rzeczywiście 4,5 na 2, 2,25. Czyli prawda, okej. Okay. Dobra, drugie pytanie. Połowa z tej grupy uczniów korzysta dziennie z komputera przez mniej niż 2,5 godziny. Czyli mówimy o tych tutaj, tak? No to trzeba ich podliczyć. To jest 5, 5 dodać 21, dodać 24. 26 plus 24 to jest 50. A 50 to jest idealnie połowa, 100, tak? A połowa z tej grupy uczniów korzysta... Połowa z tej grupy uczniów korzysta dziennie z komputera przez mniej niż 2,5. No to tak, to też jest prawda. Idealnie połowa, czyli połowa ze 100 to jest 50, czyli również się to zgadza. Czyli to również prawda. No i jeszcze drugie pytanie, bo to zadanie łańcuchowe jest. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dominanta dziennego czasu korzystania przez ucznia z komputera jest równa. No dobrze. Ojeja, dominanta. Dominanta to jest liczba, która najczęściej się powtarza w danym zestawie liczb. Chyba że ta liczba, która się powtarza, takich liczb jest więcej niż jedna, to wtedy nie uśredniamy tego wtedy tak, jak w medianie to robiliśmy, tylko po prostu mamy kilka dominant, tak? No może też jakiś taki przykład bym wam pokazał, czyli mamy na przykład zestaw liczb 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5. No to tak, 3 razy się nam powtarza dwójka, 3 razy nam się powtarza trójka, natomiast są jeszcze inne elementy, których jest mniej. Czyli tutaj dominanta to by była równa 2, tak, ta liczba, dwójka lub nasza dominanta będzie równa 3. No mamy dwie dominanty, można powiedzieć, wtedy w tym zestawie, ok? Tak, natomiast jeżeli mam, nie wiem, 1, 2, 2, 3, 4, 5, no to tu mam sytuację, że dwójka się dwa razy powtarza, każda inna tylko raz, czyli tutaj dominantą będzie dwójka po prostu, nie? Natomiast jeżeli byłaby sytuacja taka, że po prostu wszystkie elementy tyle samo razy się powtarzają, czyli miałbym, nie wiem, 1, 1, 1, 2, 2, 2 i 8, 8, 8. To co? Wtedy mam 3 dominanty, 1, 2 i 8? No niestety nie. Wtedy jest brak dominanty. No bo jak sama nazwa wskazuje, no dominanta dominuje. Nad kimś musi dominować. Jeżeli nie ma nad kim dominować, no to jej nie ma, tak? No bo co z tego, że najwięcej są 3, tu mamy 3 jedynki, tu mamy 3 dwójki, tu mamy 3 ósemki, tak? No fajnie, ale no nie ma innych elementów. Gdybym ja tutaj dorzucił jeszcze na przykład 1/9, okej, to wtedy już nie jest brak dominanty, tylko wtedy mam 3 dominanty, tak? Wtedy mam dominantę równą 1, dominantę równą 2 lub dominantę równą 8. Ale jeżeli wszystkie się tyle razy samo powtarzają, no to już guzik, prawda? No tak, żebyście wiedzieli, żeby was tu nie zaskoczyli. Prosty temat, więc wydaje mi się, że nie ma problemu większego. No dobrze, no to co? Dominanta, to co tu? Czego tu jest najwięcej? No najwięcej widać ewidentnie, że jest 26, 2,5 godziny, no to jest dominanta 2,5. No to odpowiedź B. No i koniec tego zadania. Jeżeli nie widzieliście poprzednich zadań właśnie z tego arkusza pokazowego, to tu trzymajcie playlistę właśnie ze wszystkimi zadaniami z arkusza pokazowego na maturę 2023 po 8 klasie, a tu ewentualnie trzymajcie wszystko ciągu arytmetycznym. Miłego dnia życzę, owocnej nauki, do usłyszenia. A po co mi ta mat?